Otwieram 19. sesję Rady Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Witam radnych, członków zarządu na czele z panem starostą Henrykiem Kiepurą. Witam panią skarbnik powiatu, witam panią sekretarz powiatu. Witam dyrektorów jednostek, naczelników wydziałów, pracowników pracujących dla dobra starostwa. Witam panią prawnik, witam dyrektora biura posła Gawrona, pana Dawida Smol. Witam pana wójta gminy Przystaj, Henryka Macha. Pana Zbigniewa Desperaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Pana zastępcę komendanta powiatowego Policji, Tomasza Górkę. Witam pana, panią Danutę Gosławską, przewodniczącą Rady Miejskiej w Kłobucku. Witam pana Mateusza Klubę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach. Witam Krystiana Kotynię, burmistrza Krzepic. Witam panią wójt gminy Lipie, Bożenę Wieloch. Witam radnego gminy Krzepice, pana Dariusza Pilśniaka. Witam wszystkich obecnych tu na sali, których nie wymieniłem, bo są widocznie niepodpisani, ale wszystkich obecnych tu na sali. Witam pracowników ZOZ-u na czele z panią dyrektor Joanną Maruszczyk. Witam przedstawicieli prasy. Witam mieszkańców. Przystępujemy do realizacji naszego porządku. Państwo otrzymali wszyscy scenariusz naszych dzisiejszych porządku obrad. Czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Proszę panie starosto. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na podstawie paragrafu 40 ust. 4 punkt 2 Statutu Powiatu Kłobuckiego wnoszę o wprowadzenie w punkcie 13 proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Chcemy wcześniej ogłosić konkurs, to główne uzasadnienie. W tym punkcie, jeżeli zostanie przyjęty, to będzie pełne uzasadnienie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje do dzisiejszego naszego porządku obrad? Jeżeli nie ma, kto jest za tym, żeby w porządek obrad został wprowadzony punkt, o którym przed chwilą był przedstawiony? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dwie osoby wstrzymujące, tak? To przepraszam. Porządek. Przedstawię w tej chwili porządek naszym. Mikrofon. Sesji. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, stwierdzenie prawomocności sesji. Trzecie, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Czwarte, przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Powiatu w Kłobucku. Piąte, powołanie komisji uchwał i wniosków. Szóste, informacja starosty z działalności zarządu z okresu między sesjami. Siódme, interpelacje i zapytania radnych. Ósme, informacje o pismach skierowanych do Rady. Informacja o przewodniczących, informacja starosty z działalności zarządu z okresu między sesjami. Siódme, interpelacja i zapytania radnych. Ósme, informacja o pismach kierowanych do Rady Powiatu i przewodniczącego Rady Powiatu. Dziewiąte, informacja przewodniczących komisji o wnioskach podjętych przez komisję w okresie między sesjami. Dziesiąte, raport z audytu wraz z programem naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Jedenaste, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kłobuckiego. Dwunaste, podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 111/14/2016 w sprawie powierzenia gminie Miedzno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. 13. To jest właśnie ta uchwała, o której pan starosta mówił. 14. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 16. Wnioski i zapytania mieszkańców około godziny 15. 17. Wnioski i oświadczenia radnych. 18. Zakończenie 19. sesji Rady Powiatu w Kłobucku. Czy są jakieś jeszcze propozycje do porządku dzisiejszych obrad? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc dziękuję. Przystępujemy do realizacji dzisiejszego porządku obrad. Pierwsze otwarcie się już dokonało, drugie stwierdzenie również, trzecie też, czwarte przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Powiatu w Kłobucku. Protokół był wyłożony w biurze. Czy są jakieś propozycje do pytania do protokołu z ostatniej sesji? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o przedstawienie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. W imieniu klubu PSL proponuję Jerzego Kiepurę. Czy radny Jerzy Kiepura wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę pan radny Mikina. W imieniu klubu radnych SLD proponuję kolegę radnego Tomasza Randaka. Czy kolega radny Tomasz Randak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość proszę pana Wojciecha Oczkowskiego. Czy radny Wojciech Oczkowski wyraża zgodę? Dziękuję. Kto jest za tym, żeby komisja pracowała w składzie, jaki został przed chwilą przedstawiony? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc dziękuję. Przystępujemy do punktu 6. Informacja starosty z działalności zarządu z okresu między sesjami. Proszę panie starosto. Już. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na podstawie statutu powiatu kłobuckiego składam Radzie Powiatu w Kłobucku sprawozdanie z działalności zarządu powiatu za okres od poprzedniej sesji, to jest od 13 września 2016 roku. W okresie od poprzedniej sesji w dniu 13 września zarząd powiatu odbył 5 posiedzeń w dniach 15, 22, 23, 30 września oraz 6 października bieżącego roku, podejmując w formie uchwał rozstrzygnięcia w sprawach należących do jego kompetencji wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych, uchwał Rady Powiatu oraz sprawy różne wymagające decyzji zarządu. Zarząd podjął 15 uchwał m.in. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kłobuckiego oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Przygotowane zostały również uchwały Rady Powiatu będące przedmiotem dzisiejszej sesji. Między innymi, i to był jakby powód wcześniejszego terminu sesji, uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Kłobucku nr 111/14/2016 w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych w zakresie dróg powiatowych. Przyznano również dofinansowania między innymi do Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku na dofinansowanie imprezy ekologicznej Złaz Leśny czy 6. Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Domów Dziecka organizowane przez Centrum Administracyjnej Obsługi będące naszą jednostką. W okresie od poprzedniej sesji członkowie zarządu i radni uczestniczyli również w szeregu o charakterze samorządowym i tak w dniu 14 września na naszym Orliku w Krzepicach jako starostwo powiatowe byliśmy organizatorem kolejnej edycji turnieju piłkarskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyliśmy w części oficjalnej z panem wicestarostą w tym turnieju. W dniu następnym 15 organizowaliśmy w ramach współpracy z gimnazjami z terenu powiatu kłobuckiego również na boisku Orlik turniej piłkarski dla szkół ponadgimnazjalnych. Byliśmy głównym organizatorem tej imprezy sportowej. 15 września odbyło się posiedzenie Rady Seniorów.
Taka rada u nas została z inicjatywy zarządu utworzona i 15 września rada się ukonstytuowała. Przewodniczącym został pan Marian Góra. Jak również nakreśliliśmy sobie plan działania na najbliższe półrocze. 16 września w Zespole Szkół nr 1 na Zagórzu odbyło się spotkanie organizacyjne związane z wyjazdem naszej młodzieży na praktyki zawodowe do Grecji. Dzięki współpracy nawiązanej przez nas z jedną z instytucji warszawskich, 57-osobowa grupa młodych ludzi, naszych uczniów, za kilka dni wyjeżdża na te praktyki. Impreza jest w całości sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu z panem wicestarostą Maciejem Biernackim i panią naczelnik Joanną Kulejewską. 16 września uczestniczyłem w połączonym konwencie starostów województwa śląskiego i małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister budownictwa pan Adamczyk. Główny temat to projekt kodeksu budowlanego, który w założeniu ma uprościć procedury budowlane, jak również sprawy związane z założeniami reformy oświaty i reformy służby zdrowia. 17 września jako starostwo powiatowe byliśmy organizatorem akcji profilaktyki zdrowotnej wspólnie ze Śląskim Centrum Chorób Serca. Na mocy podpisanego w ubiegłym roku porozumienia była to kolejna akcja organizowana wspólnie dla mieszkańców. Podczas Dni Długoszowskich na rynku w Kłobucku był dostępny cały zestaw badań profilaktycznych, konsultacje z lekarzami z Zabrzańskiej Fundacji. 17 września uczestniczyliśmy w spotkaniu Związku Harcerstwa Polskiego w Zawadach połączonym z niecodziennym jubileuszem 70 lat pracy instruktorskiej harcmistrza Zygmunta Wierusa. W imieniu samorządu powiatu z panem wicestarostą złożyliśmy mu serdeczne życzenia i podziękowania za tyle lat społecznej pracy. 18 września uczestniczyłem w powiatowym festiwalu folklorystycznym we Wręczycy Wielkiej. Jesteśmy głównym sponsorem tego festiwalu już od kilku lat we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Wręczycy Wielkiej. Jak podkreślało jury, każdego roku poziom tych artystów, amatorów, którzy występują, jest coraz wyższy. 20 września pan wicestarosta Maciej Biernacki i pani dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Joanna Maruszczyk uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Krzepicach. Temat główny: założenia reformy zdrowia i zagrożenia z tym związane dla funkcjonowania krzepickiego szpitala. W godzinach wieczornych z panem wicestarostą uczestniczyliśmy w zebraniu sołeckim w miejscowości Biała. Jednym z głównych tematów były zawirowania czy informacje związane z nieprawidłowościami przy realizacji inwestycji drogowej. Przedstawiliśmy stan faktyczny. Na dzień dzisiejszy zadanie jest już zakończone. W przyszłą środę jest techniczny odbiór zadania. Wiele postulatów zgłaszanych przez mieszkańców czy sołtysów, tak jak przy każdym zadaniu, zostało uwzględnionych. 21 września członkowie zarządu i kilkoro z państwa radnych i goście zaproszeni uczestniczyliśmy w otwarciu nowego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku. To zadanie sfinansowaliśmy w całości ze środków powiatu kłobuckiego, ponieważ złożyliśmy wniosek do marszałka o dofinansowanie zewnętrzne, natomiast w Ministerstwie Sportu zostały zmienione zasady dofinansowania i w tym roku nie pozyskaliśmy dofinansowania. Koszt zadania około 200 tysięcy złotych. 22 września odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. To jest komisja działająca poza strukturami Rady. Są w niej przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, naszych dróg. Było to bieżące spotkanie. Między innymi włączyliśmy na stałe do prac komisji imprezę, o której za chwilę będę mówił. Powiat kłobucki tu żyje się bezpiecznie. 22 września uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców miejscowości Złochowice. 23 września pan wicestarosta Maciej Biernacki i pani dyrektor Joanna Maruszczyk uczestniczyli w Zabrzu, czy w Katowicach? Zabrze. Uczestniczyli w Zabrzu w konferencji dotyczącej założeń reformy służby zdrowia. Spotkanie organizowane przez podmioty lecznicze z terenu województwa. Dużo ważnych spraw było tam poruszane. 23
września uczestniczyłem w sesji Rady Gminy Lipie. Realizowaliśmy w tym roku kilka wspólnych zadań. To było głównie przedmiotem naszego spotkania. 24 września w sobotę organizowaliśmy po raz pierwszy imprezę zatytułowaną Powiat Kłobucki tu żyje się bezpiecznie. Tak jak mówiłem, została przez Komisję Bezpieczeństwa na stałe wpisana do kalendarza imprez. Od kilku lat Państwowa Straż Pożarna prowadzi profilaktykę związaną z zagrożeniami tlenkiem węgla. Postanowiliśmy się w to włączyć. Poprosiłem również pana komendanta o udział komendy w tym przedsięwzięciu. Każdego roku dochodzi do wypadków nie tylko w naszym powiecie, ale w całym województwie i kraju, łącznie z ofiarami śmiertelnymi. Natomiast, żeby zachęcić ludzi do udziału, część z Państwa uczestniczyła. W pierwszej połowie były to tematy związane z profilaktyką. Przygotowaliśmy materiały związane z zagrożeniami czadem. Natomiast frekwencję zapewniła nam gwiazda wieczoru, jakim był zespół Czerwone Gitary, i w dużej liczbie mogliśmy i te informacje przekazać, a później wysłuchać koncertu. Chciałbym podziękować panu komendantowi Zbigniewowi Desperakowi za współpracę Komendy Powiatowej, również panu komendantowi Tomaszowi Górce za współpracę i zabezpieczenie imprezy przez policję. Tytuł przewodni zostanie taki, jest, natomiast już myślimy, jakie dać podtytuły. Być może coś z bezpieczeństwem pieszych, niechronionych uczestników ruchu w przyszłym roku przygotujemy. Na tą imprezę pozyskaliśmy między innymi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 20 tysięcy złotych. 26 września odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Gminy Opatów w związku z proponowaną reformą. W tym spotkaniu z radnymi uczestniczył pan wicestarosta Maciej Biernacki, pani Joanna Maruszczyk. Po tym posiedzeniu pojawiły się w takiej publicznej przestrzeni nieprawdziwe informacje o podjętej decyzji o likwidacji jednego z ośrodków zdrowia. Ani takich rozmów, ani takich planów, ani tym bardziej takiej decyzji nie było. Nie planuje zarząd powiatu likwidacji ośrodków zdrowia. 27 września jako starostwo powiatowe organizowaliśmy spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu kłobuckiego. Związane jest to z ofertą, jakie daje nowy program operacyjny dla województwa śląskiego. Organizowaliśmy to we współpracy z instytucją marszałka, jaką jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa. Uczestniczyło ponad 30 pracodawców z terenu powiatu kłobuckiego. 28 września, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Komisji Rolnictwa, zorganizowaliśmy duże spotkanie związane z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, ponieważ ustawa ta może zrodzić różne skutki. Na razie nie działa, ale w gronie przedstawicieli kół łowczych, prezesów, w gronie przedstawicieli Komisji Rolnictwa, pana przewodniczącego, przedstawicieli nadleśnictw kłobuckich herby, rozmawialiśmy o współpracy, jak pod tą nową ustawą będzie funkcjonował temat związany ze szkodami łowieckimi. Nie było przedstawiciela wojewody, ale mamy uzgodnienie, że kiedy pojawią się większe konkrety, czyli rozporządzenie do tej ustawy, zorganizujemy kolejne spotkanie, żeby wiedzieć, jak to będzie działać w praktyce. Z dyskusji wynikało, że są i zagrożenia, jeżeli chodzi o rolników, i zagrożenia, jeżeli chodzi o myśliwych. Także będzie się to środowisko musiało w tym temacie znaleźć, natomiast my deklarujemy chęć współpracy, organizacji spotkań. W drugiej części powiatowy lekarz weterynarii pan dr Janusz Związek przedstawił zagrożenia związane z chorobą ASF, tak zwanym afrykańskim pomorem świń, który również jest roznoszony przez dzikie zwierzęta. 29 września w Częstochowie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Uczestniczył w nim pan marszałek Wojciech Sauga. Głównie temat był związany z wykorzystaniem środków z funduszu tak zwanych projektów miękkich oraz poinformował o nowej ocenie, jaka będzie wprowadzana, czyli bardzo duże znaczenie będzie miała tak zwana ocena strategiczna, czyli wspólne realizowanie projektów. Jako sztandarowy został przedstawiony nasz projekt z zakresu rozwoju elektronicznych usług cyfrowych, tak zwany system informacji przestrzennej, który na 66 wniosków zajął pierwsze miejsce, tylko dlatego, że był organizowany dla 10 podmiotów z terenu powiatu kłobuckiego. My jako powiat kłobucki jesteśmy liderem. Weszły to wszystkie gminy i projekt, który w tej chwili opiewa na kwotę około
około 4,5 miliona już został, już jest wdrażany. 30 września uczestniczyłem w sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka i 4 października reprezentowałem powiat kłobucki na przekazaniu radiowozu dla policji, dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, który jako samorząd powiatu kłobuckiego dofinansowaliśmy kilka miesięcy temu po zakończeniu procedury. Samochód już jest w służbie. 4 października z panem wicestarostą uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu Akademii Trzeciego Wieku w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku oraz 5 października kolejne spotkanie i bieżące sprawy w ramach Powiatowej Rady Rynku Pracy, w której uczestniczyłem w Powiatowym Urzędzie Pracy. W minionym okresie również odbyło się kilka postępowań przetargowych. Ja na bieżąco Radę informuję i tak 5 września 2016 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi powiatowej numer 21-2001S Parzymiechy-Zbrojewsko, uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło 27 września, umowa podpisana 30 września, termin realizacji 2 grudnia 2016 rok. Przetarg wygrała za kwotę 3 286 118 zł 31 groszy firma OLS, spółka z o.o. z Lublińca. 5 września również ogłosiliśmy postępowanie na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016-2017, zarówno w obwodzie numer 1, jak i w obwodzie numer 2. Termin realizacji zadania to 15 października do 30 kwietnia. W tej chwili przygotowane są umowy do podpisu, wyłonione zostały firmy. Natomiast kiedy będą podpisane umowy, na następnej sesji poinformuję już, bo wtedy się zadzieją już konkretne czynności prawne. Również chciałbym poinformować Wysoką Radę, że zakończył się temat starań powiatu kłobuckiego o przejęcie działki numer 5711/1 o powierzchni 5129 metrów kwadratowych w obrębie Kłobucka, w mieście Kłobuck. To jest ta działka, która mieści się między Restauracją Wenecka a Państwową Strażą Pożarną. 23 marca tego roku wystąpiłem do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż po obniżonej cenie. Wyceniliśmy tą działkę, właściwie zleciliśmy jej wycenę. Wystąpiliśmy do wojewody o zakup z 50% bonifikatą i zarządzeniem wojewody z dnia 27 września 2006 roku. Wojewoda Śląski udziela zgody staroście kłobuckiemu na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kłobucku przy ulicy Częstochowskiej. Wydział Geodezji już podjął starania czy działania i niebawem będziemy właścicielem tej działki. Nie w drodze komunalizacji, w drodze sprzedaży. Zapłacimy około 100 tysięcy złotych. Nie będzie to komunalizacja, więc nie będziemy obciążeni koniecznością realizacji tam konkretnego zadania. Będziemy pełnoprawnym właścicielem z pełną swobodą dysponowania tą działką. Również 19 września wystąpiłem do burmistrza Kłobucka i wójta gminy Wręczyca Wielka o deklarację w sprawie współfinansowania projektu dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Kłobuck-Wręczyca Wielka, a właściwie Kłobuck-Grodzisko. To jest 1600 metrów, które nie zostały wykonane przy realizacji tego zadania i w najbliższych dniach w uzgodnieniu z marszałkiem skieruję pismo do marszałka o naszej deklaracji opracowania takiej dokumentacji w przyszłym roku z prośbą o umieszczenie jej w planie zadań rzeczowych na rok 2018. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę. Dziękuję Państwu. Czy są jakieś pytania do Pana Starosty? Jeżeli nie ma, dziękuję. Chciałbym jeszcze powitać Pana Prezesa firmy Knoll Heu, Pana Adama Koślewskiego. Chciałbym powitać również przedstawiciela firmy Semper, Stowarzyszenia Semper Veritas, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, ulica Nowokrzepice, Pana Marka Kajkowskiego. Chciałbym wszystkich, którzy przybyli w ostatnim okresie i mieszkańców i radnych, bo mamy tutaj, także wszystkich bardzo serdecznie witam. Przystępujemy do realizacji naszego programu. Jeżeli nie ma do Pana Starosty żadnych pytań, to jest punkt 7, interpelacje i zapytania radnych. Proszę Pan Radny Jeziorski. Mam pytanie do Pani Dyrektor ZOZ-u, Pani Maruszczyk.
Około pół roku temu prosiłem byłego dyrektora pana Nowaka o rozpatrzenie możliwości objęcia profilaktyką rentgena płuc osób powyżej 60 roku życia. Od pana Nowaka nie dostałem odpowiedzi, gdyż nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Więc proszę o zastanowienie się nad tym tematem. Brak profilaktyki skutkuje tym, że leczenie w późnej fazie choroby jest mało skuteczne. Czy jest po prostu możliwość taka w przyszłości objęcia? Myślę, pomyślę nad tym. Ale to w odpowiedzi, to spokojnie. Proszę bardzo, żebym jeszcze następny interpelat. Proszę bardzo, pan radny. Mój wniosek też chciałbym skierować do pani dyrektor ZOZ-u, pani Maruszczyk. Otóż podobne wnioski kierowałem do byłego dyrektora w latach ubiegłych. I tak jakoś stało się, że nie zostały zrealizowane. Chodzi mi o to głównie, że zbliża się koniec roku. Pani dyrektor będzie pracować nad nowym budżetem i żeby właśnie w tym budżecie znalazł się wniosek, który od lat dotyczy to ośrodka zdrowia w Pankach. Głównie chodzi nam o wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i parkingu. Dokumentacja, według mojej wiedzy, dokumentacja jest, czeka. Myślę, że nie powinno być tu żadnych innych przeszkód, żeby ten wniosek ująć w budżecie na przyszły rok i zrealizować. Jest tutaj również na sali pani przewodnicząca Rady Gminy w Pankach. Myślę, że to potwierdzi. Takie uwagi wpływają na sesję od mieszkańców. Jest problem, tym bardziej, że ośrodek zdrowia w Pankach, jego lokalizacja jest w takim miejscu, że no, i restauracja, i dojazd do GOK-u, i dojazd do sklepów, i wiele zakładów tam usługowych jest, przejście dla pieszych i dlatego są te trudności właśnie w parkowaniu, szczególnie dla tych osób. Jest tam parking przed samym ośrodkiem zdrowia. On jest najczęściej zajęty przez jednego z pracowników. I byłem nawet, pokazywali mi kilka razy, jak karetka pogotowia przyjechała i stała na awaryjnych, i stała na drodze. No bo, na drodze powiatowej, bo nie było możliwości bliżej gdzieś podjechać. Także pani dyrektor, to jest mój jeden wniosek, żeby już dłużej z tym nie czekać, żeby dokumentacja nie straciła swojej ważności. I tu jeszcze bym miał apel do pani przewodniczącej rady. Myślę, że symboliczną złotówkę też by się znalazła w budżecie gminy Panki dla pomocy, dla wykonania tego zadania. Drugie moje pytanie dotyczy ośrodku zdrowia w Złochowicach. Czy jest możliwość, aby tam zorganizować punkt poboru do badań? Bowiem takie odezwy są na sesjach Rady Gminy w Opatowie i tam radni sołtysi pytają. Jakby pani nam tu to wyjaśniła i podała do wiadomości, co by przekazać na kolejnej sesji radnym. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję, proszę pan radny Gmieć. Ja mam takie pytanie do dyrektora powiatowego zarządu dróg. Na wcześniejszej sesji na początku tego roku ja zgłaszałem o obcięcie gałęzi nad drogą powiatową od Borowego do Wręczycy w lesie. Tam zwisają takie konary suche, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy. I była wizja w terenie, miało to być zrobione jesienią. Chciałbym zapytać, kiedy to będzie obcinane, dlatego że obecnie przy załamaniu pogody, przy wietrze, tam te konary nadal się łamią i stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Właściwie to moje pytanie nie jest pytaniem, tylko bardziej interpelacją związaną z sytuacją z poprzedniej sesji, czyli informacją dotyczącą Zespołu Opieki Zdrowotnej i naszych szpitali.
po tym, jak dowiedzieliśmy się, jaka jest reakcja tutaj większości radnych, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości zdecydowaliśmy się na szybki kontakt z posłem Giżyńskim i z posłem Gawronem. O rezultatach tego może tutaj poproszę bardziej, żeby przedstawił to pan Dawid Smol, dyrektor z biura poselskiego pana posła Andrzeja Gawrona, bo bardzo dużo pojawiło się chyba na wyrost już dzisiaj powiedzianych informacji dotyczących likwidacji obu jednostek i trzeba byłoby tutaj troszeczkę ładu zaprowadzić w tym obszarze. Także ja miałbym taką prośbę, żeby w tym momencie pozwolić panu Dawidowi, żeby zabrał głos w tej sprawie również. Proszę panie wicestarosto i za chwilę pan. Panie przewodniczący, szanowni radni. No nie wiem skąd ta uwaga. No myślę, że na ostatniej sesji przedstawiłem informację dosyć precyzyjnie. Ona wynikała z posiadanej wiedzy. A wiedzę zaczerpnęliśmy na stronie ministra zdrowia. Wówczas był zamieszczony dokument w postaci strategii zmian w służbie zdrowia na lata 2017-2018. I z tych informacji, które tam były zamieszczone, faktycznie zaistniała realna groźba likwidacji naszych dwóch szpitali, ponieważ nie wpisywały się one w pierwszy poziom podstawowy zaplanowany w sieci szpitali, która ma powstać w wyniku reformy. W dniu 26 września ukazał się też na stronach Ministerstwa Zdrowia projekt ustawy zmieniającej, również projekt rozporządzenia. Z tego dokumentu wynika, że jak pierwotnie miało być w poziomie podstawowym 4 profile, ma być ich obecnie 5. Co prawda z rozporządzenia wynika, że mogą w przyszłości, znaczy dopuszcza się taką sytuację, że mogą funkcjonować szpitale dwuprofilowe, czyli no te, które posiadają jakby 2 profile z tej listy z poziomu podstawowego. Więc taką informację przedstawiłem. Myślę, że ona oczywiście była wyrazem niepokoju, stąd podjęta uchwała na ostatniej sesji przez Radę Powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Szanowni państwo, przede wszystkim w imieniu pana posła Andrzeja Gawrona chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady. Pan poseł nie mógł przybyć osobiście, ponieważ miał wcześniej umówione spotkanie w województwie z panem wojewodą oraz z panią dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Województwa Śląskiego, panią Jolantą Pietrzak-Wolny, z którą miał omawiać sprawę map zapotrzebowania na usługi medyczne. Zresztą do tego jeszcze przejdę, dlaczego to jest istotne. W każdym razie miały być poruszone tematy właśnie związane z powiatem kłobuckim oraz z powiatem lublinieckim na tym spotkaniu w kontekście funkcjonowania szpitali. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o strategię zmian w systemie służby zdrowia na lata 2016-2017, tutaj z tym dokumentem też się zapoznawaliśmy i on ma tak najogólniej przybliżyć i umożliwić dostęp do lepszych świadczeń dla mieszkańców. Pewne zmiany są konieczne, natomiast tutaj już ogólnie nie będę się do tego odnosił. Rzeczywiście ma być zorganizowane to w ramach takiego podziału szpital pierwszego stopnia, szpital drugiego stopnia, szpital trzeciego stopnia, odpowiednio lokalny, regionalny i wojewódzki, później szpitale onkologiczne, pulmonologiczne i instytuty. Natomiast już nawiązując bezpośrednio do zaangażowania pana posła oraz do tej sytuacji tutaj w Kłobucku, w Krzepicach, pan poseł pracuje w parlamentarnym zespole do spraw szpitali powiatowych. Jest tam wiceprzewodniczącym i w momencie, w którym ten zespół zaczął funkcjonować, pan poseł zadecydował o tym, żeby zwrócić się do szpitali powiatowych tutaj u nas w okręgu 28 z prośbą o przedstawienie takiej diagnozy aktualnej sytuacji, jakie są problemy tych szpitali. Niestety tutaj poprzednie kierownictwo Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku no, nie udzieliło nam żadnej odpowiedzi. Też zapraszaliśmy na taką konferencję do Warszawy, no, też tutaj kontaktu nie było. I w ramach tego parlamentarnego zespołu do spraw szpitali powiatowych, podczas ostatniego posiedzenia tego zespołu, pan poseł bezpośrednio zapytał się ministra zdrowia odnośnie tej sytuacji, jak to wygląda.
i usłyszał w odpowiedzi, że przede wszystkim na razie rozmawiamy tylko i wyłącznie o projekcie, bo tutaj nie można jeszcze wysuwać tak daleko idących wniosków, które mają zakładać likwidację jakichkolwiek szpitali. Pan minister Piotr Gryza przede wszystkim podkreślił ogromną rolę samorządu i jednocześnie zadał też pytanie odnośnie tego, dlaczego w przypadku Kłobucka i Krzepis to świadczenie usług jest tak okrojone. Podkreślił też, w nawiązaniu do tego, co pan starosta powiedział, odnośnie możliwości funkcjonowania szpitali, które posiadają mniejszą ilość profili, to tutaj podał przykład szpitala w Piekarach Śląskich, który także formalnie nie wpisywałby się w te kryteria, które są zakładane. Natomiast z racji tego, że pełni on istotną rolę w dostępie do świadczeń usług medycznych dla mieszkańców, on zostanie zachowany. Tak więc tak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o interpretację tego przez samego ministra zdrowia. Podkreślam raz jeszcze, cały czas mówimy o projektach. Nie mówimy o wdrażanych rozwiązaniach, tylko o projektach. Zresztą pan poseł też pragnął, żebym podkreślił tutaj możliwości negocjacji z Ministerstwem Zdrowia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takich szpitali. Tak więc ta kwestia cały czas jest otwarta. Jeżeli chodzi o działania lokalne, to tutaj pan poseł spotkał się z grupą radnych, spotkał się też z panią dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, z panią Janną Maruszczyk i ma nadzieję na to, że ta współpraca będzie się teraz dobrze układała. Na najbliższy poniedziałek jest umówiony z panem wicestarostą na spotkanie i podczas niego no, mam nadzieję, że uda się umówić i jeszcze bardziej naświetlić tematy związane z funkcjonowaniem tutaj służby zdrowia na terenie Kłobucka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panie wicestarosta. Ja na poprzedniej sesji nawet też zwróciłem uwagę na to, że ta informacja, która była zamieszczona przez pana ministra zdrowia na stronach internetowych, w pewnym sensie była dla nas zaskoczeniem i stąd również jakby podwójny niepokój, ponieważ w tej informacji był zawarty harmonogram i ten harmonogram jest dosyć krótki. Natomiast odnosząc się tutaj do wypowiedzi pana dyrektora, faktycznie chciałem tutaj potwierdzić, że zainteresowanie funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie powiatu przez pana posła Andrzeja Gawrona. W ubiegłym tygodniu odbyło się tutaj spotkanie i do nas dotarła informacja, że właśnie o czym pan tutaj przed chwilą powiedział, pan poseł zwracał się z zapytaniem do poprzedniego dyrektora ZOZ-u, również zaproszeniem do wspólnego udziału w obradach komisji zespołu parlamentarnego. Byliśmy zaskoczeni, że w ogóle taka jakby deklaracja i takie zaproszenie było, ponieważ zarząd powiatu takiej informacji nie miał. Tą informację pozyskaliśmy w ubiegłym tygodniu. Po spotkaniu zwróciłem się oficjalnie do pani dyrektor, czy była jakaś korespondencja w tej sprawie. I faktycznie w dniu 30 maja z takim pismem do pana dyrektora ZOZ-u zwrócił się pan Andrzej Gawron. Z tego pisma wynika jasno, że pan Andrzej Gawron jest wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego i zapraszał pana dyrektora do udziału w pracach komisji, do przedstawienia uwag dotyczących planowanych zmian, ale podkreślam, to pismo otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu z ZOZ-u. Wcześniej takie informacji nie mieliśmy. A jeszcze pan dyrektor już powiedział, faktycznie w poniedziałek o godzinie 10 odbędzie się spotkanie z panem posłem. Odwiedzimy dwa szpitale. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała dobrze. Dziękuję. Proszę pan radny Borecki, króciutko. No włączyć panie Borecki. Ja tylko chciałem, podziękuję za udzielenie głosu. Chciałem dopowiedzieć tylko kilka słów związane z wypowiedzią poprzednią pana starosty Biernackiego i chciałem podziękować panu posłowi Andrzejowi Gawronowi za to, że takie pismo przysyłał i że się interesuje sprawami powiatu kłobuckiego. Jest to dla nas niepokojące jako członkowie zarządu, tak jak wspomniał pan starosta Biernacki, że myśmy dopiero tydzień temu dostali tą informację. I jak następnie
przeczytam. Andrzej Gawron, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Lubliniec, dnia 25 maja 2016. Płynęło 30 maja 2016. Spotkanie miało się odbyć w Sejmie 8 czerwca 2016 roku o godzinie 13. Następnie przeczytam tylko tak, że informacja, która dotarła tu do nas, tu do powiatu, właściwie do służby zdrowia, i to jest 17 sierpnia 2016 odebrała pani Kajdana. Tak jest nazwisko. I mam pytanie, bo miałem pytanie wczoraj do pani dyrektor na zarządzie, związane właśnie z tym pismem, żeby sprawdziła, czy te, chodzi o obecność, czy ktoś brał delegację, czy nie brał delegacji. I jak się okazało, w tym czasie pan dyrektor był na urlopie. Nie był obecny. Ale była obecna pani, z tego co pytałem, pani wicedyrektor. I dla mnie jest jednoznacznie, nie wiem dlaczego tak się stało, że nikt nie informował, jeżeli nie ma pana dyrektora, jest zastępca. I w tym czasie była zastępcą pani wicedyrektor. I dlatego mam pytanie, czemu pani dyrektor, bo jest obecna na tym, czemu pani dyrektor się tym nie zainteresowała, bo jeżeli chciała tak dobra, jest cały czas mówiono o tym wszystkim, że jest tak dobrze w służbie zdrowia, a wszystko się okaże, bo dzisiaj mamy audyt, obecni na sali, którzy tu siedzą, dowiedzą się odpowiednich spraw, bo tak się złożyło, że kilku rad z tej kadencji, tamtej kadencji miało do nas, a w szczególności do PSL-u, gdzie jestem członkiem, pretensje, że co to PSL robi w tej sprawie, że czemu tak dobrze jest i chce burzyć. I się okazuje, że z audytu, który myśmy już wcześniej jako członkowie zarządu już mieli, przeczytaliśmy, mamy potwierdzenie, że jest źle. Jest źle, się działo przez lata. Ale przez lata, chwilę, będzie audyt, będziemy tak rozmawiać. Nie, i tak dlatego mam pretensje do pani dyrektor, że nie poinformowała, nie zadbała o to, żeby jechać i żeby wszystko. I to właśnie nie byłoby tych pytań, które zadawał wiceprzewodniczący rady, chodzi o pana, nie byłoby pytań innych osób i dlatego jeszcze raz proszę. Bo tak się złożyło, bo pan wicestarosta mówił, że jedziemy, ja też jadę na to spotkanie, idzie tak samo tu pan radny. Do pana Gawrona, bo nam zależy naprawdę na służbie zdrowia, bo są wiele aspektów takich, które było likwidowanych niepotrzebnie. Panie Borycki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwileczkę. Pan dyrektor jeszcze chciał zabrać głos w jakiejś sprawie? Znaczy nie, właściwie to już wszystko, co miałem do powiedzenia, zostało powiedziane. No, bardzo dziękuję za te deklaracje. No, my także liczymy na owocną współpracę. Ja również dziękuję, chciałem podziękować. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Zrobimy wyjątek, bo nie jedziemy zgodnie z z porządkiem, ale tutaj robimy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Ja mam tylko dwa takie informacje dla pana starosta, zarazem zapytania. Na wcześniejszych sesjach pytałam pana starosty o przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej 494 na wysokości miejscowości Praszczyki. Nic w tej sprawie dalej, nic się nie dzieje. Przystanek autobusowy jest, skrzyżowanie bardzo ruchliwe. Mamy okres, gdzie zaczął się rok szkolny. Ani dzieci, ani mieszkańcy nie mają możliwości przejścia dla pieszych. To jest pierwsze. Poza tym w tym miejscu też sygnalizowałam, aby zwrócić uwagę o znakowanie tego terenu, gdyż jest to teren zabudowany z dwóch stron na odcinku co najmniej kilometra. Natomiast do tej pory widnieją znaki informujące, że jest to teren nie... uciekło mi. Niezabudowany z ograniczeniem prędkości do 70 km. Bardzo bym prosiła o interwencję w naszej sprawie mieszkańców. I jeszcze mam taki jeden sygnał też o niebezpieczeństwie dla mieszkańców. Wyjeżdżając z drogi od Maskpolu, czy w stronę Panek, czy w stronę Złochowic, po prawej stronie na wysokości zakrętu w stronę Złochowic,
są bardzo wysokie krzewy. Te krzewy zastawiają całkowitą widoczność zakrętu i samochodów, które z tego zakrętu wyjeżdżają w kierunku Panek. Jest to też bardzo duże zagrożenie dla mieszkańców. Dziękuję bardzo za Dziękuję. Głos. Dziękuję. Pan starosta zainteresuje się sprawą i niebezpieczeństwa zostaną usunięte. Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu 8. Informacje o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu. Jest tu pismo do wiadomości Semper Veritas, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Podpisał przedstawiciel stowarzyszenia pan Marek Kajkowski. Dotyczy to pracownika starostwa. Chciałbym, żeby może pan starosta zabrał ten głos, dlatego że to nie jest w naszej kompetencji. Co pan starosta? Pan zna to pismo, bo to jest pismo faktycznie do zarządu, a do wiadomości. Także proszę. Pan przewodniczący nie czytał pisma, może i dobrze. Tak. Jest to sprawa pracownicza dotycząca jednego z pracowników starostwa powiatowego i będziemy się odnosić do tej sprawy w stosownym czasie. Myślę, że nie jest to powodem obrad Rady Powiatu czy publicznych wystąpień. Sprawa dotyczy spraw pracowniczych. W dodatku wystąpiliśmy do stowarzyszenia o jakby rozszerzenie zarzutów, bo tylko jest o skargach wpływających do stowarzyszenia bez jakby no, treści tych skarg. Dlatego pisemnie już chyba wyszło nawet pismo. Tak, pismo poszło już do stowarzyszenia z prośbą o uzupełnienie zakresu skargi, bo jest tylko informacja o skargach wpływających na jednego z pracowników. Zajmujemy się sprawą. Dobrze, dziękuję. A więc mamy jeszcze drugie pismo. Pan Zbigniew Pisiak, przewodniczący Rady Powiatu. W załączeniu przekazuje stanowisko Rady Miejskiej w Krzepicach podjęte na sesji w dniu 6 października 2016 roku w sprawie zagrożenia dalszego funkcjonowania szpitala rejonowego w Krzepicach. Jako burmistrz Krzepic, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, w pełni popieram przyjęte stanowisko z poważaniem burmistrz. I teraz przedstawię stanowisko. Rada Miejska w Krzepicach, stanowisko numer 2.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach podjęte na sesji w dniu 6 października 2016 roku w sprawie zagrożenia dalszego funkcjonowania szpitala rejonowego w Krzepicach. W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowa Służba Zdrowia, strategia zmian w systemie zdrowia w Polsce, jesteśmy zaniepokojeni zapisami dotyczącymi sieci szpitali, zakładającym kontraktowanie świadczeń tylko w szpitalach lokalnych, które w ramach poziomu pierwszego będą posiadać 4 podstawowe oddziały. Tego rodzaju uregulowania spowodują, że szpital rejonowy imieniem dr Anki w Krzepicach, posiadający obecnie oddział chorób wewnętrznych i oddział geriatryczny, nie będzie miał możliwości dalszego funkcjonowania. Nasze stanowisko wyraża troskę o placówkę opieki zdrowotnej, która istnieje w Krzepicach od 1915 roku, czyli od ponad 100 lat. Szpital w Krzepicach służy mieszkańcom gminy Krzepice oraz ościennych gmin Lipie, Opatów, Przystań, Banki, Popów. W 2015 roku przyjął 1651 pacjentów, a w ambulatorium udzielono w tym okresie 5531 porad lekarskich. Pacjenci trafiający do tego szpitala są często osobami zaniedbanymi pod względem zdrowotnym, niesprawnymi ruchowo, niezaradnymi. Dlatego udzielanie im specjalistycznej pomocy w lokalnym szpitalu blisko domu przynosi dobre efekty lecznicze. Szpital funkcjonujący w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, utworzonego przez powiat kłobucki. Należy podkreślić, że dzięki staraniom samorządu powiatu oraz samorządów poszczególnych gmin szpital jest wyremontowany i doposażony w niezbędny sprzęt do udzielenia świadczeń zdrowotnych na obydwu oddziałach. Barierą do uruchomienia oddziału geriatrycznego jest brak możliwości zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców gminy Krzepice apelujemy o podjęcie działań celem utrzymania szpitala rejonowego w Krzepicach w systemie zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na naszym terenie. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej pan magister Mateusz Kluba. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania odnośnie tego tematu? Jeżeli nie ma, dziękuję. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. To jest 9. Informacja przewodniczących komisji o wnioskach podjętych przez komisję w okresie między sesjami. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej. Nie było wniosków. Komisji Zdrowia. Ale mi się za tego.
Nie było wniosków. Komisji Rolnictwa. Wniosków nie było. Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 6 października bieżącego roku podjęła następujący wniosek skierowany do Zarządu Powiatu. Zobowiązać Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do przeprowadzenia kontroli wykonanych inwestycji drogowych poprzez zlecenie wykonania badań specjalistycznych. Dziękuję. Komisja Porządku Publicznego. Wniosków nie było. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Wniosków nie było. Czyli wszystkie komisje. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 10. Raport z audytu wraz z programem naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Proszę pana prezesa o przedstawienie. Panie przewodniczący, jeszcze. Proszę panie wicestarosty. Zanim, panie przewodniczący, szanowni radni, zanim oddamy głos panu Adamowi Roślewskiemu, prezesowi firmy Know-How, i zapoznamy się z wynikami audytu. Chciałem powiedzieć w ogóle, że skąd ten audyt się wziął, i bo pewnie to też opinia publiczna była karmiona informacjami, że to audyt to jest jakby nie wiadomo co. Natomiast audyt jest pewnego rodzaju oceną i proszę tego nie mylić z kontrolą. Wstępna decyzja o przeprowadzeniu audytu zapadła w 2014 roku. Niestety z uwagi na trudności już z przeprowadzeniem kontroli w ZOZ-ie ten temat odłożyliśmy na później i w roku 2016 została zawarta umowa. Za chwilę zapoznamy się z wynikami. Zarząd Powiatu postanowił zlecić opracowanie audytu w firmie Know-How, która ma duże doświadczenie w tym zakresie tych audytów. Firma przeprowadziła pewnie kilkadziesiąt. Nie chcę tutaj prezentować firmy, bo myślę, że to najlepiej zrobi pan prezes. W każdym bądź razie audyt ma posłużyć przede wszystkim dyrektorowi, aby jednostka, jaką jest Zespół Opieki Zdrowotnej, funkcjonowała lepiej. To tyle wstępu z mojej strony. Dziękuję. Proszę panie prezesie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość prezentacji audytu. Jesteśmy w składzie dwuosobowym. Ja się nazywam Adam Roślewski, jestem prezesem. Jest razem ze mną pani Małgorzata Bretyn, starszy analityk z działu doradztwa z naszej firmy. Teraz siądę, żeby już nie generować problemów technicznych i przystąpię do omówienia. Na początek parę słów natury ogólnej. Jesteśmy dosyć, jak na polskie warunki, starą firmą, chyba najstarszą w branży doradczej w ochronie zdrowia. Za niecały miesiąc obchodzimy 24 urodziny. Ja jestem z pierwszego wykształcenia lekarzem, takim, który gdzieś tam potem został wyciągnięty w jakieś tam obowiązki administracyjne na poziomie wojewódzkim, centralnym. Także mam dosyć bogate doświadczenie życiowe, także jako radny gminny gdzieś na początku tej całej transformacji, czyli rok 89. Także troszeczkę liznąłem tego chleba. Nie tylko jako lekarz znam służbę zdrowia, także jako były szef związku zawodowego w swoim szpitalu 100 lat temu. Podkreślam te doświadczenia, bo one są ważne dla oceny jednostek, żeby ta ocena nie miała charakteru tylko teoretycznego, ale żeby uwzględniała różne punkty widzenia i interes wszystkich interesariuszy, którzy są ważni dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia. Zostaliśmy poproszeni tutaj przez państwa, i to jest dosyć nietypowa sytuacja, ponieważ o ocenę placówki, która ma dodatni wynik finansowy.
Na tym polega nietypowość tej sytuacji. I my, nam się to zdarza najczęściej wśród tych prawie setki już naszych realizacji przez te wszystkie lata. Nam najczęściej zdarza się wspierać jednostki, które są w kłopotach, w ogromnych kłopotach, czasem jak gdyby no, wręcz chwytają się jakichś takich bardzo drakońskich scenariuszy ratunkowych. To rzadka okoliczność i bardzo, bardzo dobrze, że tak jest, że państwo mając jeszcze możliwości i swobody, a nie przymus, sięgacie po ocenę tego, jak funkcjonuje wasza jednostka. My swoją rolę postrzegaliśmy właśnie jako takie zewnętrzne oczy, takie lustro, w którym moglibyście się państwo się przejrzeć, bo ja pochodząc też z niedużego miasta, urodziłem się w Słubicach, na granicy, że tak powiem, zachodniej, w trochę większym mieście pobierałem nauki w Gorzowie, w liceum, tak, ale generalnie moja pierwsza praca to z kolei Pyrzyce, też miasta powiatowe, tam znam logikę, mentalność, wszystkie plusy i minusy takich małych miejscowości, a te prace nad audytami, czy programami restrukturyzacyjnymi, czy wsparciem zarządzania w szpitalach, chociaż dotyczyły jednostek także uniwersyteckich, to najczęściej naszymi klientami są szpitale powiatowe. I wiem, że z poziomu lokalnego bardzo często trudno jest, jak się mówi, wyjść z siebie, stanąć obok i porównać się i powiedzieć, co tak naprawdę, jakie są nasze przewagi i co ewentualnie mogliśmy podciągnąć. Chciałbym powiedzieć państwu, że nie wiem, czy wszyscy sobie uświadamiacie, państwo macie bardzo nietypową placówkę ochrony zdrowia w skali ogólnopolskiej, można by powiedzieć. Jej nietypowość polega na jakby takich trzech elementach. Pierwszy to jest to, że będąc szpitalem, jak to się mówi, pierwszego poziomu referencyjnego, państwo macie ograniczoną ofertę tą szpitalnictwa w zasadzie do interny i do pediatrii. Nietypowość polega również na tym, że ta oferta internistyczna jest rozbita na dwa ośrodki. Oczywiście populacja powiatu jest dosyć znaczna, to jest ponad 85 tysięcy mieszkańców. Niemniej to jest raczej rzadka sytuacja, żeby istniały jednostki szpitalne, tak nieduże i jeszcze jak gdyby podzielone. Drugi element nietypowości państwa jednostki to fakt, że państwo praktycznie nie macie poradni specjalistycznych w strukturze szpitala. To jest o tyle ważne, że te poradnie są jakimś takim elementem kompleksowości usługi medycznej. Rozumiem, że to jest kompensowane po prostu faktem, że ten sektor istnieje tutaj, chociaż nie w tej strukturze administracyjnej. No niemniej tak się mówi, że lepiej, żeby szpital miał swoje własne poradnie, bo poradnie to jest takie wejście do szpitala po prostu. Można się nie bać wtedy do wykonania kontraktu i tak dalej, i tak dalej. I trzeci element, który decyduje o państwa wyjątkowości, to jest to, że u państwa tutaj, jak w bardzo niewielu miejscach w Polsce, państwo do tej pory macie taką strukturę organizacji lecznictwa pierwszego kontaktu, czyli tak zwanego POZ-u, jaka została ukształtowana de facto jeszcze w latach 70. za starych zakładów opieki zdrowotnej, kiedy to wszystko było zintegrowane struktury, czyli bardzo bogata sieć placówek, to jest mocno rozproszona struktura i w całości, czy z jednym wyjątkiem, pozostająca w strukturze SPZOZ-u. Pewne elementy tej waszej wyjątkowości no, dają wam silne atuty, tak? Czyli na przykład podniesienie stawki kapitacyjnej w POZ-cie i fakt, że kontrolujecie 85% zdaje się populacji powiatu, czyli tutaj jest zgłoszona opieka nad tymi osobami, no, przekłada się na określone konsekwencje finansowe, czyli macie te pieniądze. Z drugiej strony fakt, to te wątki z interpelacji, z dyskusji na początku, tej ograniczonej do oferty zachowawczej funkcji szpitala pierwszego poziomu, czyli bez zabiegówki, bez ginekologii z położnictwem, bez chirurgii, no powoduje, że w sytuacji, kiedy pojawia się próba takiego uregulowania rynku medycznego po stronie podażowej, z wyraźnym akcentem, że spać mogą spokojnie ci, którzy są, powiedzmy, pełnoprofilowi na tym pierwszym poziomie referencyjnym, a inni muszą szukać poparcia, muszą zabiegać jakieś wyjątkowe regulacje albo po prostu wypadną z gry, no to jak
jak gdyby de facto powoduje, że macie państwo no, jakieś tam zagrożenia większe niż może wasi sąsiedzi. Audyt został wykonany w kilku obszarach. My staraliśmy się nie tylko oglądać, oceniać i dzielić się z państwem naszymi spostrzeżeniami, ale jak się przekonacie państwo, również staramy się podpowiedzieć państwu możliwe ruchy naprawcze, korygujące, czyli można powiedzieć, podpowiadamy państwu, z jednej strony oceniamy, tak, mówimy na przykład, czy jest dobrze, czy źle, co jest dobrze, co można by poprawić, co byśmy jakby proponowali skorygować, ale z drugiej strony dajemy konkretne propozycje działań, czyli to byśmy ewentualnie zrobili, będąc na waszym miejscu, i staramy się, żeby te nasze propozycje nie były takimi propozycjami abstrakcyjnymi, tylko żeby proponując je, pokazać od razu konsekwencje dla na przykład wyniku ekonomicznego, stanu zatrudnienia, oferty, tak, żeby to było osadzone w realiach, żebyście państwo te propozycje mogli spokojnie rozważyć i jako władni do tego przedstawiciele organu tworzącego no, podjęli stosowne decyzje. Przekazuję głos koleżance. Zespół opieki zdrowotnej w Kłobucku zlokalizowany jest głównie w dwóch lokalizacjach. Jest to szpital w Kłobucku oraz jednostka szpital w Krzepicach. Ponadto zespół dysponuje również 24 poradniami POZ zlokalizowanymi w poszczególnych gminach powiatu kłobuckiego. I w przeciwieństwie do innych regionów w Polsce, te poradnie POZ podległe właśnie ZOZ-owi nie zostały przekształcone i pozostają w strukturach ZOZ. Jeśli chodzi o demografię i epidemiologię powiatu, to do najczęstszych przyczyn zgonów, podobnie jak w całej Polsce, w większości regionów Polski, należą choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. W powiecie odnotowuje się ujemny przyrost naturalny i prognozowany jest spadek ludności. Natomiast jeśli chodzi o pochodzenie pacjentów leczonych w szpitalach, obu w Krzepicach i w Kłobucku, to no niespełna 93% pacjentów pochodzi z powiatu kłobuckiego, natomiast pozostała część to pacjenci z powiatu województwa śląskiego oraz z innych powiatów. Konkurencja zespołu opieki zdrowotnej. Tak naprawdę główną konkurencję stanowi szpital w Blachowni oraz szpitale w Częstochowie, ale tak naprawdę tylko ze względu na lecznictwo szpitalne, ponieważ no, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, no tutaj w powiecie jest tylko jedna jednostka konkurencyjna w Krzepicach. Natomiast jeśli chodzi o lecznictwo szpitalne, no to podmioty zlokalizowane w niedalekiej odległości od Kłobucka i Krzepic, no posiadają dużo większą ofertę medyczną. Zakres działalności zespołu opieki zdrowotnej, tak jak zostało tutaj wcześniej wspomniane, jednostka ma nietypową strukturę organizacyjną, jak na szpital powiatowy są tylko trzy oddziały tak naprawdę lecznictwa szpitalnego, w tym dwa oddziały wewnętrzne oraz jeden pediatryczny. No i główna działalność to tak naprawdę 24 poradnie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w gminach powiatu kłobuckiego. Oprócz tego jeszcze zakład rehabilitacji zlokalizowany w Kłobucku, ale też gabinety fizjoterapeutyczne w poszczególnych gminach. Statystyka medyczna w przypadku szpitala, znaczy obu szpitali, tak, w Krzepicach i w Kłobucku. Łącznie jednostka posiada 120 łóżek. Warto tutaj zwrócić uwagę na wskaźniki wykorzystania łóżek, które kształtują się na poziomie około 70%. Oznacza to, że z posiadanych 120 wykorzystanych jest tak naprawdę 82 łóżka. I w latach analizy warto tutaj zauważyć, że średni okres pobytu pacjentów no, coraz bardziej się wydłuża. No, nie są to duże różnice, ale wydłuża się ten okres pobytu. Może to też wynikać ze specyfiki działalności oddziałów posiadanych przez ZOS.
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak naprawdę z roku na rok można zaobserwować no, w miarę tendencję rosnącą poza rokiem 2014, w którym widocznym jest spadek o ponad 3 miliony złotych. Jednak spadek ten wynika z utracenia kontraktu na ratownictwo medyczne. Szpital, jednostka, zakład, zespół opieki zdrowotnej świadczy wciąż usługi pogotowia ratunkowego, jednak jest podwykonawcą kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla stacji w Częstochowie, stacji ratunkowej w Częstochowie, która przejęła właśnie ten kontrakt. Ale jak widać w kolejnym roku kontrakt został odbudowany, wartość kontraktu została odbudowana. W każdym roku również odnotowuje się nadwykonania, no, które nie w 100%, ale są płacone przez NFZ. Jeśli chodzi o zaprezentowany tutaj wykres, to można zwrócić uwagę, rok 2015, wartość pierwotna kontraktu, czyli wartość na początek roku i wartość na koniec roku. Tutaj w ciągu roku miały miejsce aneksy zwiększające z tytułu najczęściej nadwykonań. To jest prawie 400 tysięcy złotych. Natomiast kontrakt pierwotny, czyli ten na początek roku 2016, ponownie został zwiększony o ponad 400 tysięcy złotych. I warto tutaj podkreślić, że ten wykres nie posiada w sobie, jak gdyby te wartości nie posiadają w sobie środków na podwyżki dla pielęgniarek, żeby tutaj ujednolicić obraz wartości pieniężnych. Jeśli chodzi o podstawową tak naprawdę działalność zespołu opieki zdrowotnej w Kłobucku, czyli podstawowa opieka zdrowotna, przedstawiono na wykresie strukturę wiekową w latach, strukturę wiekową pacjentów, którzy należą do, którzy są objęci opieką lekarza POZ. I jak widać, z roku na rok zwiększa się udział procentowy osób tych najstarszych. Od 11% do 18% w roku 2016 wzrosł udział osób powyżej 65 roku życia. Natomiast maleje udział osób tych najmłodszych. Z boku przedstawiona jest mapka, która przedstawia, jak zlokalizowane są poszczególne punkty i gabinety POZ. Ze względu na niską populację dla niektórych lekarzy POZ w niektórych punktach w państwa ZOZ-ie oraz małe odległości między poradniami oraz koszty eksploatacji budynków, należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem procesu konsolidacji niektórych punktów POZ, bo jak przedstawia tutaj tabela, niektóre punkty, niektórzy lekarze posiadają dość niską populację, gdzie mogą tak naprawdę posiadać populację 2750 osób. Tutaj ta populacja nie przekracza tak naprawdę w większości przypadków 1500 osób. Dlatego też warto zastanowić się nad konsolidacją, żeby przenieść tak naprawdę populację do troszkę większych ośrodków i skonsolidować działalność podstawowej opieki zdrowotnej. Analiza kosztów podstawowej opieki zdrowotnej wykazała, że z roku na rok odnotowuje się z roku na rok, najbardziej w 2013 roku, najbardziej odczuwalny był wzrost kosztów na jedną deklarację lekarza POZ. To w ciągu 4 lat analizy koszty bezpośrednie przypadające na jedną deklarację do lekarza POZ wzrosły o 50 zł. Warto zwrócić na to uwagę. Analizując nieruchomości zespołu opieki zdrowotnej, można zauważyć, że stan techniczny, można ocenić, że stan techniczny budynków zarówno medycznych, jak i pozostałych, no, te budynki są w dobrym stanie, natomiast widoczne jest zużycie zarówno sprzętu aparatury medycznej oraz infrastruktury technicznej, to jest odpowiednio 88% i 70%. Jest to oczywiście ujęcie księgowe, więc można też pochwalić ZOZ, że brał udział w dwóch projektach finansowanych z Unii Europejskiej. Jeden projekt dotyczył zakupu ambulansu ratunkowego, natomiast drugi zakupu sprzętu do obu jednostek
w Krzepicach i w Kłobucku. Ponadto ZOS z tytułu najmu powierzchni w skali miesiąca odnotowuje przychody około 90 tysięcy złotych. Warto również zauważyć, że cały zakład opieki zdrowotnej nie spełnia wszystkich wymagań, jakie są nałożone, jakie są zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Te wymagania, które tutaj przede wszystkim między innymi wymienione, będą wiązać się z koniecznością poniesienia dość wysokich nakładów finansowych na dostosowanie szpitala. Te wymagania należy spełnić w chwili obecnej, na obecny stan prawny, do końca 2017 roku. Warto to mieć na uwadze, ponieważ nakłady muszą zostać poniesione, aby szpital mógł dalej funkcjonować. Zespół opieki zdrowotnej przeprowadza inwestycje w trakcie działalności i ma również plan inwestycyjny na lata 2016-17. W trakcie jest tak naprawdę rozbudowa i przebudowa izby przyjęć oraz dobudowa dojazdu dla karetek. Tutaj na miejscu w Kłobucku planowane prace to także dostosowanie punktów POZ dla osób niepełnosprawnych tak naprawdę, czyli stworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych, parkingów. Planowana jest również termomodernizacja budynków przychodni w Kłobucku. Nasz audyt objął również analizę zużycia materiałów medycznych i na podstawie tej analizy, na podstawie benchmarkingowej analizy, jaką objęto Państwa szpital, można zauważyć, że koszty w niektórych przypadkach były wyższe niż w przypadku innych podmiotów. Państwa jednostka nie posiada, znaczy tak naprawdę punkt apteczny nie posiada systemu informatycznego, który byłby powiązany z systemem księgowym, co umożliwia przepływ informacji kosztowych. Z niską częstotliwością, czyli dość rzadko składane są zamówienia na materiały medyczne. W ograniczonym stopniu monitorują Państwo zużywanie materiałów medycznych, jak również same koszty zużycia są, obraz tych kosztów zużycia jest trochę zaburzony ze względu na to, w którym momencie jednostka ujmuje w koszty zużycie materiałów. Te koszty ujmowane są w momencie wyjścia z apteki głównej do apteczek oddziałowych, natomiast nie w momencie faktycznego ich zużycia na poszczególnych oddziałach czy w poszczególnych komórkach. Dlatego warto tutaj zmienić podejście, aby uzyskać faktyczny obraz zużycia materiałów. Przeanalizowano również rozwiązania organizacyjne. Głównie są to umowy outsourcingowe, jakie ZOS zawarł z firmami na bieżącą działalność. Jeśli chodzi o umowę na odpady medyczne, tutaj można porównać, że w stosunku do stawek średniorynkowych państwa stawka obecnie to jest 6,75 za kilogram odpadów, natomiast stawka rynkowa kształtuje się w okolicach 2-3 zł, więc warto może tutaj podjąć działania i negocjacje, żeby te stawki obniżyć. W przypadku żywienie pacjentów w ZOS-ie odbywa się, ZOS realizuje we własnych strukturach, natomiast podliczając wszystkie koszty oraz uwzględniając również koszty konieczne do poniesienia na transport posiłków do jednostki w Krzepicach, wychodzi, że ZOS
że jeden osobodzień żywienia pacjenta kosztuje w ZOZ-ie 20 zł. Korzystając z firmy zewnętrznej outsourcingowej, można osiągnąć stawkę 12-14 zł za osobodzień, więc tu też możliwe są oszczędności. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości, ono jest dwojako jak gdyby realizowane, ale analizując tą umowę outsourcingową, stawka obecna to jest 4,57 na metr kwadratowy, natomiast stawki rynkowe to jest 3,320 za metr kwadratowy, więc również są możliwe oszczędności. Transport sanitarny. Tutaj widzimy nieefektywność pod względem ekonomicznym skorzystania z dodatkowej zawarcia dodatkowej umowy z firmą zewnętrzną. No tu należy rozważyć, czy ta umowa jest rzeczywiście konieczna, czy nie można realizować tego we własnym zakresie. Natomiast badania diagnostyczne ZOS posiada pracownie zlokalizowane na terenie szpitali poszczególnych, natomiast realizowane usługi są przez firmę zewnętrzną w zakresie badań RTG oraz laboratorium. I tutaj porównując stawki badań rynkowych, tak naprawdę widoczne są możliwości osiągnięcia również dalszych oszczędności, co zostanie przedstawione w dalszej części prezentacji. Przeanalizowaliśmy również Państwa politykę kadrową i staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy tą pracę, którą Państwo w tej chwili wykonujecie, czyli ten zakres obowiązków wynikających z kontraktu z NFZ-em, można by inaczej zrealizować. Widzimy tutaj pewne możliwości realizacji mniejszą ilością pracowników. Staramy się to Państwu pokazać. Dla tych stwierdzeń, które tutaj padają, jest bardzo szczegółowa argumentacja pokazująca i metodę, i cyfry, i te dane jak gdyby z otoczenia, te porównawcze, czyli te benchmarkingowe, tak żebyście Państwo potrafili zorientować się, jak można by, jak inni to robią. O przyczynach za chwilkę też powiemy. Państwo macie też dosyć niekorzystną strukturę kosztową, bazującą jak gdyby, będącą konsekwencją z jednej strony pewnego, niedużego, ale jednak przerostu kadrowego, z drugiej strony bardzo dużej absencji chorobowej, która jest, że tak powiem, w niektórych grupach ilość statystycznego pracownika to jest tyle, co urlop roczny, mówiąc szczerze. Państwo macie na tyle dużą absencję chorobową, że żeby uzupełnić braki kadrowe wynikające z tej absencji, no to musicie zatrudniać około 20 etatów pełnowymiarowych dodatkowo. To są koszty na poziomie około miliona złotych rocznie. Także tutaj też jest jakiś obszar do działań korygujących. To, o czym mówiłem wcześniej, macie Państwo taką strukturę kosztową, że w jednostce w zasadzie 3/4 czy ponad 3/4 kosztów to są koszty osobowe związane z zakupem pracy. I o ile taka struktura kosztowa jest zrozumiała dla sektora opieki otwartej, czyli dla przychodni, gdzie nie ma za dużo tych kosztów towarzyszących, o tyle w szpitalnictwie, mówi się, że taki zdrowy podział kosztów to jest nieprzekraczanie 60%, on u Państwa również przekracza wyraźnie 70%. Oczywiście, kiedy mówi się o polityce kadrowej, warto nie tylko zwracać uwagę na liczbę personelu, nie tylko właśnie na absencję, ale także na sposób organizacji pracy, na formy wynagradzania czy zakupu tej pracy. Tutaj wskazujemy, że jakimś wyjściem z sytuacji jest absolutnie zgodne z prawem stosowanie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza w grupie osób, które więcej zarabiają. To jest to związane z systemem podatkowym, ze sposobem naliczania składek ZUS-owskich, czyli ta sama wartość jak gdyby na rękę, którą oczekuje pracownik, w jednym systemie prawnym oznacza prawie dwukrotność w koszcie ponoszonym przez
zakupującego usługę, a w innej sytuacji jest to powiedzmy 1,3 mniej więcej. Także jeżeli, nie wiem, pracownicy, których rola czy siła przetargowa rośnie, bo zaczyna znowu być rynek pracownika, tutaj zwłaszcza lekarze, mają mocną siłę przetargową, oczekuje określonego efektu w zarobku jakby na rękę, no to żeby sprostać tym wymaganiom, trzeba naprawdę bardzo duże koszty ponosić, jeżeli wszystkie składniki, że tak powiem, będą rozliczane w układzie umowy o pracę. Zupełnie inaczej to wygląda w układzie umowy cywilnej, cywilnoprawnej. Państwo macie stosunkowo małą liczbę tych umów. Tutaj wskazujemy obszar ewentualnych oszczędności samej jak gdyby zmiany formy prawnej. Zwracam również uwagę na to, że Państwo macie taką formę, która jest obecna w Polsce w różnych miejscach, czyli zakupu usług zapewnienia dyżurów lekarskich za pośrednictwem firmy zewnętrznej. W tej firmie zewnętrznej pracują ludzie, personel, dla których pierwotnym miejscem zatrudnienia jest ZOS. Znaczna część tych osób, tak naprawdę 2/3 lekarzy około, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. I my wiemy, że przez Polskę w tej chwili przetacza się fala kontroli ZUS-owskich, które tego typu sytuacje, czyli praca za pośrednictwem podmiotu trzeciego na rzecz bazowego pracodawcy, ZUS po prostu atakuje tego typu sytuacje, wydając interpretację, że jest to unikanie kosztów pracy, tych składkowych kosztów pracy, czyli no jest to coś do ewentualnego, do bardzo starannej oceny, bo pojawiają się pewne niebezpieczeństwa związane z tą formą prawną. Wysokie stawki wynagrodzenia w POZ, czyli te stawki, Państwo w większości wynagradzacie swoich ludzi, jak mówię, umową o pracę, niekapitacyjnie, czyli nie w zależności od wielkości populacji objętej opieką, tylko ryczałtowo. I teraz jeżeli macie Państwo takie sytuacje, że pewnie w trosce o pacjenta utrzymujecie tą rozproszoną strukturę placówek, no to jest taki moment, że z jednej strony potrzebni są lekarze, których jest mało. Lekarze w związku ze swoją siłą, że tak powiem, przetargową, no nie akceptują niższych stawek niż. Z drugiej strony warto byłoby za te pieniądze płacone, ażeby lekarz no, miał pod swoją opieką raczej większą, a nie mniejszą liczbę podopiecznych. Wcześniej na to zwracaliśmy uwagę. Taki normatyw przyjmowany przez NFZ to jest 2,5 tysiąca podopiecznych na jeden pełen etat, jak gdyby, czy równoważnik jednego etatu lekarskiego. A w pewnych szczególnych sytuacjach, bo różne są sytuacje w Polsce, NFZ zgadza się nawet o zwiększenie tej populacji o 10%, czyli do 2750 podopiecznych na jednego lekarza. Państwo widzieliście, że u Państwa ta ilość osób objętych opieką przez jednego lekarza jest znacznie mniejsza. Przy czym mówimy tutaj o możliwościach jakichś tam, powiedzmy, znowu optymalizacji ekonomicznych. Natomiast w związku ze zmianami na rynku pracy, ze zmianami demograficznymi, za chwilę może być po prostu kłopot z zapewnieniem na taką liczbę punktów personelu lekarskiego. I oczywiście to będzie związane znowu z poszukiwaniem, z przepłacaniem itd., itd., itd. Wysokie koszty PFRON. PFRON, czyli składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one są płacone zgodnie z przepisami, chyba że zakład pracy zatrudnia u siebie określoną liczbę pracowników, którzy mają określony stopień niepełnosprawności dopuszczający wykonywanie obowiązków zawodowych. Czyli można tak pokierować sytuacją w zakładzie pracy, że nie będzie obowiązku płacenia tej kolejnej daniny publicznej. Te pieniądze zostaną do Państwa dyspozycji na przykład na jakieś tam, powiedzmy, cele, które sobie wybierzecie. Wysoka absencja chorobowa, o tym mówiliśmy. Brak systemu motywacyjnego, parę słów. Dobrze, jeżeli wielkość wynagrodzenia jest związana z efektem generowanym przez pracownika. I teraz no, tutaj dwie filozofie. Ryczałtowo pracuję, płacę, tak? No to ryczałtowo pracuję. Państwo znacie tą starą zasadę, czy się stoi, czy się leży. To nie jest zarzut, tylko zwrócenie uwagi na to, że jak płacę za sztukę, to te sztuki się mnożą. Jak płacę za ryczałt, to aktywność automatycznie spada. Można dyskutować, czy to jest dobre, czy to jest złe. W służbie zdrowia konsekwencje przekładają się bardzo mocno na nie tylko na same złotówki, ale także na niemożność realizacji pewnych rzeczy.
przedstawialiśmy sytuację w placówkach POZ-u, na oddziałach szpitalnych to może być na przykład takie przełożenie, że nie wiem, zużywamy, nie korzystamy z takich samych dobrych leków, ale tańszych, a nie droższych, tak, zwracam uwagę na ilość generowanej diagnostyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lepiej, żeby te rzeczy ani nie bazowały na tylko i wyłącznie nawoływaniu do etosu i do rozsądku i uczciwości, czy nie było oparte o system kar, tylko żeby była jakaś, powiedzmy, pozytywna stymulacja. Zwracam uwagę na to, że w tych systemach wynagrodzeń państwa jest no nie widać takich efektów. Tutaj macie Państwo podsumowanie po to, żeby pokazać dynamikę w kolejnych latach wyników generowanych przez państwa ZOS. Zwracamy uwagę na to, że ten wynik jest dodatni, hura, tak? Większość szpitali w Polsce ma kłopoty ze zbilansowaniem się. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, jak on zmienia się w czasie. Tutaj na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa to jest skok wyników w roku 2015. I od razu dopowiadam komentarz. Niestety nie jest to zasługa szczególnie efektywnego zarządzania ZOZ-em. Jest to zasługa wzrostu stawki kapitacyjnej na jednego podopiecznego w POZ-cie. Pamiętacie Państwo taką akcję z wejściem oprogramowania weryfikującego uprawnienia do korzystania z opieki medycznej, ten słynny EWUŚ, i za cenę wyczyszczenia populacji z osób bez uprawnień, na przykład takich, które nie płacają składek, albo a nie są zarejestrowane w urzędach pracy, albo wyjechały za pracą za granicę, jak wiadomo, w skali Polski jest to około 2 milionów osób, to te osoby znikały na przykład z POZ-u, tak? A nośnikiem jest, że tak powiem, jedna osoba podopieczna z wagą, która tam rekompensuje stosowny przedział wiekowy. Za zgodę na wejście na to pan minister zdrowia ówczesny zgodził się na podwyższenie stawki w POZ-cie i to jest tajemnica tego wzrostu przychodów państwa w tym sektorze i poprawy wyników. Gratulujemy. Natomiast zwraca uwagę również rok następny. Zwróćcie Państwo uwagę, że mając takie same stawki na podopiecznego, jak spadają wyniki, czy wyniki tego roku będą o wiele gorsze. Dlaczego? No po prostu Państwo postanowiliście, jako Zakład Opieki Zdrowotnej skonsumować dobre wyniki, tylko konsumpcja nastąpiła poprzez dosyć wyraźne podwyżki płac i w taki sposób, że jest to sztywny składnik płacowy, to znaczy, że zarządzający zdecydowali się na to, żeby niezależnie od tego, nie znam wyników w przyszłości, nie wiem jak będzie, ale już podnoszę sobie jakby poziom kosztów. No, wydaje się, że to nie do końca racjonalne postępowanie jest, bo będąc sam pracodawcą, wolę takie sytuacje, znaczy jak wiem, że wszystko będzie dobrze, to nie ma sprawy, ale jak nie jestem pewny przyszłości, to, a chcę się z ludźmi podzielić pieniędzmi, no to wtedy mówię, daję ci kawałek dodatniego wygenerowanego wyniku. Jak przez lata zarządzałem różnymi szpitalami, to pamiętam, że najlepiej sprawdziła się taka metoda, w której szpital, i to wychodzący z dołka, wymagający motywacji ludzi, ja się po prostu dogadałem ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi, powiedzieliśmy tak, że zaczynamy generować dodatni wynik finansowy, jest lepiej, umawiamy się, że 1/3 tego zysku jest przeznaczana na spłatę tych przeterminowanych zobowiązań, wychodzimy z zaległości, 1/3 przeznaczana jest na inwestycje, sprzęt, musimy gonić standardy, a 1/3 idzie do ludzi w formie premii, ponieważ były to na początku kwoty no nie za duże, to umówiliśmy się, że zbieramy te pieniążki na kupę, wszystko na stole i raz na kwartał następuje wypłata premii. Czyli ta opowieść, anegdota bazująca na prawdziwej sytuacji pokazuje, że można się dzielić z ludźmi pieniędzmi, ale można robić to w sposób bezpieczny, który po prostu no, nie generuje większych ryzyk. Tutaj macie Państwo kolejny slajd, który pokazuje poziom zobowiązań w zakładzie. One są niskie, tak? Państwo dzięki dodatniemu wynikowi finansowemu, dzięki zgromadzonym środkom finansowym w zasadzie macie bardzo, bardzo korzystną sytuację w tym zakresie. Struktura jest taka, że jak tutaj przedstawiona, znamienna większość to są
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń i tutaj w zasadzie Państwo nie macie zobowiązań przeterminowanych. Wyniki na komórki. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, pogrupowaliśmy fragmenty funkcjonalne zakładu ZOZ-u na oddziały ratownictwo medyczne, rehabilitację, POZ, transport sanitarny, poradnię alkoholową. Tak? Nocna i świąteczna pomoc lekarska to jest ten taki malutki ta pozycja. Jak Państwo widzicie, w kolejnych latach od 2012 roku jest trwała tendencja ujemnego wyniku finansowego wykazywanego przez szpital, przez oddziały szpitala. Najmniejszy, czyli 2016, wcale nie oznacza, że 2016 jest taki dobry, po prostu dostępne były dane na moment, zamknięte dla nas za pierwszy kwartał, czyli to pewnie, jeżeli nie będzie ekstra sytuacji, czasem fundusz płaci nadwykonania, to będzie 4 razy jak gdyby ta wartość. Zarabiacie Państwo na 2 zakresach. Na ratownictwie medycznym, mimo tego podwykonawstwa, tylko zwróćcie uwagę, przy podwykonawstwie spada to trochę rentowność, boście się podzielili tą marżą, można powiedzieć, z innym podmiotem. Natomiast zarabiacie na POZ-cie. Czyli tak jak gdyby podsumowując, żeby tutaj ten zalew informacji nie wygenerował szumu, co z tego wynika? Państwa Zakład Opieki Zdrowotnej żyje z POZ-u. Żeby nie POZ, nie wzrosty tych stawek, to państwo, szpitale by się przewróciły, mówiąc szczerze. No i pytanie, czy ta sytuacja ma mieć miejsce dalej, chcecie ją państwo utrzymywać, czy nie. No, wydaje się, że taka sytuacja, w której jak gdyby jesteśmy zakładnikami sprawności tylko jednego segmentu, czy tam powiedzmy 2 segmentów, no jest mniej komfortowa niż taka sytuacja, w której godzimy się na to, że pewne obszary były deficytowe, może muszą, tak, może nie ma innego wyjścia, albo ze względów społecznych podejmujemy takie decyzje, natomiast staramy się ograniczać tutaj koszty, ale tam, gdzie można, staramy się tak prowadzić te komórki usługowe, żeby one strat nie generowały co najmniej, a te, które są na plusie, jeżeli mogą, żeby generowały dodatnie wyniki finansowe. Analiza wskaźnikowa, to już takie tam dla ekonomistów, tak, to co tam banki analizują i tak dalej, no, wygląda bardzo dobrze, o powodach rozmawialiśmy. Dla zainteresowanych konkretnymi cyframi w takim bardziej zrozumiałym układzie rachunku zysków i strat, te dane są też. No i jakie wnioski, tak? Jak należy ocenić państwa ZOS? Jesteście mali. Jesteście nietypowym szpitalem powiatowym. Ta nietypowość powoduje, że jesteście w gorszej sytuacji na wejściu za chwilę przed zmianami. Patrz dyskusja, której byliśmy świadkiem. Nie macie w swojej strukturze istotnego fragmentu funkcjonalnego AOS. On został przekazany na zewnątrz, tak, do sektora prywatnego. Jeżeli będzie dobra współpraca z sektorem prywatnym, jest ok, ale jeżeli nie będzie tej współpracy dobrej, no to może ok tutaj nie być. Mimo tego, że powiat jest dosyć liczny, 85 tysięcy, populacja ponad 86 tysięcy mieszkańców, to nie wolno zapominać o tym, że dzisiaj pacjent ma swobodę wyboru miejsca konsumpcji świadczenia. W związku z tym to, co blisko i dobre, będzie bardzo silnym magnesem, bardzo, bardzo silną pokusą dla pacjentów. Co dla pacjenta oczywiście komfort, tak? Jak mogę wybierać, jest lepiej. Natomiast dla jednostki, tak, która pewnie lepiej by się czuła jako monopolista, tak, no to nie jest za dobrze, bo do tych szpitali, powiedzmy kilku, to są odległości mierzone, nie wiem, w 20, niecałych 20 kilometrach, 20 paru kilometrach. I to jest bardzo silna okoliczność, która z jednej strony zmusza was do tego, żebyście byli dobrzy jakościowo i żebyście rozważnie podejmowali decyzję, co dalej, tak? Czy abstrahując od tego, czy wolno, czy nie wolno, żebyście starali się nie tyle wojować z otoczeniem, jeśli chodzi o rozwój oferty medycznej, a szukali białych plam usługowych, szukali takich tematów, które może dla Częstochowy są nieatrakcyjne i tutaj szukali własnych szans. Na rozwój oferty medycznej, to pewnie później powiemy, tak, na robienie, dorabianie chirurgii teraz i tak dalej, i tak dalej. Specjalnie czasu nie ma. Z drugiej strony, niezależnie od tutaj, to zawsze wskazane, żeby mieć swoich jak gdyby adwokatów, mówię o zaangażowaniu
tutaj pana posła, czy szerzej panów posłów, to pamiętajcie państwo, że trzeba zrozumieć logikę tych zmian. A logika tych zmian, która jest, jest taka. Mamy za mało pieniędzy, za dużo usługodawców, będziemy regulować rynek podaży. Czyli będziemy starali się, żeby koncentrować, czyli jakby sprowadzając to do konkretnych stwierdzeń, zmniejszyć liczbę szpitali w Polsce. Pamiętajcie państwo, sieć odmieniana przez przypadki przez kilkanaście ostatnich lat, ona miała dokładnie taki ten. Tutaj możemy, że tak powiem, mamy argumentację merytoryczną, zostały zbudowane mapy potrzeb zdrowotnych, one będą doskonalone, ale zwróćcie państwo uwagę na to też, że została wyposażona administracja rządowa, pan wojewoda ma mocniejszą pozycję. Do niedawna tylko był takim notariuszem, kto spełniał wymogi, dostawał wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, teraz rejestr podmiotów leczniczych. Dzisiaj, jeżeli na poziomie regionu jest stwierdzenie, że rynek jest wysycony, to jest podstawa prawna do tego, żeby odmówić wydania zgody na prowadzenie działalności medycznej przez podmiot, tak? Te regulacje widzicie państwo z drugiej strony też. Już został wdrożony system IOWISZ, czyli system, który mówi, że jeżeli ktoś chce się ubiegać o świadczenia ze środków publicznych na realizację świadczeń medycznych, to i chce w związku z tym jakieś znaczne inwestycje przedsięwziąć, nie wiem, kupić, postawić oddział jakiś X, to musi uzyskać zgodę administracji wojewódzkiej na to. Tak? Czyli jest jakby filtr. To wszystko sprowadza się do tego, że po prostu rynek będzie dostępowy, będzie regulowany i metodą regulacji będzie ograniczanie liczby usługodawców po to, to nawet widać dosyć wyraźnie w tym projekcie regulacji prawnych, po to, żeby jak gdyby ci więksi obecni, a publiczni rozszerzyli swoją ofertę, po to, żeby ich większa aktywność zaspokoiła rosnące potrzeby, bo to pewnie jak te pieniądze wejdą do już istniejącego szpitala, to ich efektywność będzie większa. Czy to jest zasadne, czy niezasadne, to jest odrębna sprawa. Ważne, że logika zmian, wdrażania idzie w tą stronę i jak państwo zwrócicie uwagę na ten projekt aktu prawnego, tam jest taki argument, tam jest jeden z punktów, mówi, że nie będzie się stosowało przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przy tych decyzjach o wpisie, o kwalifikacji jednostek. To też pokazuje, że jest intencja taka, że pewnie w imię sprawności systemu nie chce się uwikłać w odwołania od podejmowanych decyzji i tak dalej, i tak dalej. No, to wydaje się, że wolą jak gdyby pomysłodawców jest to, żeby w jakimś szybkim czasie te rzeczy zostały wdrożone. Państwo mimo tego, że macie tą populację 85 tysięcy mieszkańców, wykorzystujecie posiadany potencjał łóżkowy w 2/3 tak naprawdę. A jak popatrzycie jak gdyby kawałkami, to w 80% jest wykorzystany potencjał tych dwóch intern, którymi dysponujecie, ale tylko w 50% jest wykorzystany potencjał pediatrii. Czyli na tych 20 łóżkach pediatrycznych to średnie wykorzystanie to jest 50% łóżek. Nawet ta tendencja rosnąca dłuższego czasu pobytu, to powiedzmy sobie szczerze, ona nie jest związana. Tendencja w Polsce jest odwrotna, skracania długości pobytu pacjenta w Polsce. Tutaj jeżeli u państwa leczycie dłużej niż średnio w Polsce, to znaczy, że te średnie zajętości łóżek, one wynikają też niekoniecznie z tego, że jest więcej pacjentów, tylko dłużej ci sami pacjenci leżą. To też jest sygnał taki troszeczkę niepokojący. Zwracamy uwagę na nieefektywne rozwiązania w zakresie organizacyjno-zarządczym, je szczegółowo wskazujemy, podpowiadając, słuchajcie, a to by można w taki sposób, taki, taki, taki. Nieoptymalna polityka kadrowa, czyli otrzymujecie pewne przerosty kadrowe, musicie zareagować skuteczniej na tą za dużą absencję, po prostu przepłacacie. Tak, ludzie was kosztują więcej niż mogliby do realizacji zgodnie z regułami sztuki, zgodnie z wymaganiami funduszu niż mogliby. Macie rozproszoną sieć POZ-owską, tak? Czyli w sytuacji, kiedy to jest drogie, to jest oczywiście rentowny fragment, jak państwo widzieliście, ale z tego państwo bardzo potrzebujecie pieniędzy. Te potrzeby inwestycyjne, tylko te potrzeby inwestycyjne wymagające jest dostosowania wymogów obu placówek do rozporządzenia ministra zdrowia, tam rozporządzenie w sprawach wymogów sanitarnych chyba 2012 rok, z tą datą stopniowo przesuwaną, ostatni moment to jest ten 2017 rok, to jest około 4 milionów złotych.
I teraz albo te środki ZOZ wygeneruje ze swoich, jak gdyby, ze swojej działalności, albo te środki zdobędziecie gdzieś na zewnętrznym rynku. Uwaga, pieniądze unijne dzisiaj są w mniejszym stopniu dostępne na dowolny temat w ochronie zdrowia, albo te środki znajdziecie w powiecie. No, czy powiat na to stać, to już Państwo lepiej wiecie. My wiemy, że samorządy mają raczej dzisiaj cienko piszczą, tak? Głównie dlatego, że szereg różnych zadań, ale także dlatego, że jest współfinansowanie realizowanych projektów unijnych. I żeby skorzystać z tej szansy cywilizacyjnej, jaką są te dodatkowe środki na zewnątrz, no to trzeba mieć te pieniądze. Zwracamy uwagę na to, że macie Państwo dosyć wysoki, mimo tego, że jesteście małą jednostką i tak naprawdę wszystko widać, wszystko pod ręką, to macie Państwo tak zużycia w różnych asortymentach medycznych, jak się porównuje z innymi jednostkami, mamy takie swoje tam analizy, te benchmarkingowe, czyli te porównawcze, to wy dużo zużywacie na pacjenta, czy na jeden punkt procedury wypracowanej, leków, materiałów opatrunkowych itd., itd., itd. I nie dość, że dużo zużywacie, więcej niż, tak, czy można by... to jeszcze nie macie takie rozwiązania organizacyjne przyjęte, które powodują, że trudno złapać, a ile to w konkretnym miesiącu jest. Dlaczego? A na przykład dlatego, że no tak jest zorganizowany system księgowania, że nie księguje się zużyć w danym miesiącu, bo się ich nie ewidencjonuje, tylko wydania z apteki, czyli ponieważ rzadko to się robi, no to znowu kupuję więcej, tak? Jak kupuję więcej, no to zamrażam pieniądze w zapasie, tak? No to pieniądz w czasie kosztuje, zwłaszcza ten niedostępny, patrz odsetki. Suma takich drobnych działań, tak, może naprawdę Państwu dać jeszcze dodatkowe środki, którymi moglibyście dysponować. Uważamy, że należałoby uszczegółowić bardziej, czy przebudować po prostu Państwa politykę rachunkowości, po to, żebyście właśnie mogli mieć lepszą, adekwatniejszą informację za rządczą, po to, żeby pani dyrektor ze współpracownikami mogła na tej podstawie podejmować stosowne decyzje. Nierentowność, czyli działalność w zakresie lecznictwa otwartego jest, zamkniętego jest, jak widać, trwale nierentowna, a wcale taka nie musi być. My, mając swoją wiedzę, wiemy, że trudno jest bilansować chirurgię. No ale interny, zwłaszcza 50-łóżkowe, to generalnie one wychodzą na plus, mówiąc szczerze. Państwo macie dwie takie interny i mimo tego one są jak gdyby ujemne. Może są jakieś szczególne okoliczności, natomiast my zwracamy uwagę, przypatrzcie się tutaj, warto nad tym popracować, inni dają sobie radę, spróbujcie, pewnie się uda. Rekomendujemy ze względu na zapotrzebowania inwestycyjne utrzymanie aktywnej polityki pozyskiwania środków wspierających. Zwracamy uwagę na to, że dobrze jest trochę to zarządzanie nie sprowadzać do takiego ręcznego sterowania za jednego biurka, tylko postarać się zastosować takie techniki, które się tam nazywa na przykład budżetowanie wewnętrzne, czyli wyznaczanie konkretnych zadań wynikowych, na przykład mniejsza strata, zbilansować się, większy zysk, tak, tam gdzie możliwe jest to, dla średniego szczebla zarządzania, dla panów ordynatorów, pań oddziałowych. Jako dodatnią okoliczność postrzegamy poprawę wyników na przestrzeni 2012-2015, ale nie jako malkontenci, tylko jako tacy chłodni realiści, którzy chcą być bezpieczni nie tylko dzisiaj, ale także jutro, pojutrze. Zwracamy uwagę również na to, że no, Państwo już w znacznym stopniu skonsumowaliście te wyniki, to jeszcze w sposób taki, który będzie wymuszał ponoszenie tych kosztów w dalszym czasie. Zwracamy uwagę na ten rok, on będzie bardzo ważny, on właśnie pokazuje pewne prawidłowości. Zwracamy uwagę, że właśnie w tym ostatnim czasie nastąpił ten skokowy przyrost wynagrodzeń, co stać Państwa na to, tak? I będzie Was na to stać, jak będziecie mieli takie wyniki jak do tej pory. Tylko te wyniki nie muszą takie być, tak? No i brak zobowiązań wymagalnych to jest kolejna okoliczność, która... Postaraliśmy się Państwu zaproponować pewne działania, tak jak mówię, jakieś takie poprawiające, korygujące, naprawcze. I te działania są rozpisane jakby w kilku wariantach. Zaczynamy od wariantu zerowego, który zakłada, który pokazuje
co naszym zdaniem przy przewidywanych kosztach i przy założeniu, że przychody będą takie jak do tej pory, jakie będą wyniki Państwa Zakładu Opieki Zdrowotnej, tak? Czyli bez wdrażania jakichkolwiek zmian. Jak Państwo widzicie, czy to wynik na sprzedaży tej bezpośredniej, czy wynik na działalności operacyjnej, czy wynik ten końcowy, bilansujący, wynik finansowy netto, ta rentowność w kolejnych latach, a zrobiliśmy taką symulację na następnych 5 lat, spada. Utrzymuje się na poziomie dodatnim, spada. Czyli wniosek z tego, no można by nic nie robić, tylko pamiętacie, że z tyłu głowy jest to, że nie wiadomo jak i na co przełożą się te zmiany zapowiadane, bo nie będzie kontraktu z NFZ-em, tylko ma być budżet globalny wyznaczany przez następcę i budżet bazujący na dotychczasowych wykonaniach. Tam słyszałem, że w 80% mniej więcej. Ale znów Państwo na razie musicie sobie jak gdyby wychodzić, wyprosić obecność tej sieci, bo jak czyta się wprost te definicje zakresowe z projektu aktów prawnych, no to Państwo de facto nie spełniacie wymogów tego szpitala pierwszego poziomu referencyjnego. Czyli no pytanie, co w sytuacji, gdyby miały wypaść te pieniądze. Ja nie mówię tego dlatego, żeby jakoś szczególnie podkreślać realność utraty tego kontraktu, chociaż tego się nie da wykluczyć, czy tego finansowania, ale no po to, żeby się zmierzyć na zasadzie chociaż ćwiczenia logicznego, no trzeba jakby mieć świadomość, jak gdyby co się może zdarzyć. Tak? I wtedy nie będzie niestety tak dobrze. Program naprawczy rozpisujemy Państwu w 3 wariantach. Koleżanka i za chwileczkę omówi i tutaj też jest te działania dla każdego z tych 3 wariantów są rozpisane w takim samym podziale na zagadnienia, jak ocenialiśmy cały ZOS, czyli dla sfery medycznej, pozamedycznej, kadrowej, infrastrukturalnej i finansowej, czy zarządczo-finansowej. I omawiając poszczególne warianty, tak jak zostało wspomniane przed chwilką, wariant zerowy, czyli model ZOZ-u, w którym nic się nie zmienia, nie wprowadzamy żadnych zmian, nie przeprowadzamy działań naprawczych. Wariant pierwszy, czyli tylko i wyłącznie działania naprawcze. Wariant drugi, czyli wariant rozwojowy, czyli działania naprawcze plus działania rozwojowe, jakieś nowe działalności, które zostaną za chwilkę przedstawione. I wariant trzeci to jest taki wariant dodatkowy, że tak powiem, to jest wariant z uwzględnieniem działań naprawczych, rozwojowych, ale alternatywny w stosunku do wariantu drugiego. Głębiej ingerujący w strukturę organizacyjną. Jeśli chodzi o sferę medyczną, to w wariancie pierwszym, czyli tym wariancie naprawczym, proponujemy Państwu konsolidację poradni POZ i tak jak wcześniej zostało wspomniane, Państwa poradnie POZ mają kluczowy wpływ na wynik finansowy całego zespołu opieki zdrowotnej. Dlatego też rekomendujemy intensyfikację działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby nowych pacjentów. W tym momencie to jest 85% populacji, ale może jeszcze więcej da radę. Jeśli takie działanie nie przyniesie efektów, no to rekomendujemy podjęcie czynności zmierzających do konsolidacji niektórych tych najmniejszych podmiotów w gminach. Przy zachowaniu oczywiście tego samego poziomu populacji, oddelegowanie lekarzy, pielęgniarek do tych większych podmiotów, co pozwoli zaoszczędzić też na właśnie zatrudnieniu, ale też na kosztach eksploatacyjnych budynków. Wariant drugi, czyli wariant rozwojowy, czyli nowe działalności. Tutaj między innymi pozyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na działalność pracowni endoskopowej w Kłobucku. W chwili obecnej działa pracownia, spełnia wszystkie przepisy, jednak obsługuje tylko i wyłącznie pacjentów szpitalnych, nie może obsługiwać pacjentów ambulatoryjnych, ponieważ nie posiada kontraktu. Proponujemy pozyskanie tutaj kontraktu w celu jak gdyby zwiększenia kompleksowości usług, również stworzenie poradni gastroenterologicznej. Proponujemy również pozyskanie kontraktu na oddział geriatryczny w Krzepicach. My wiemy, że Państwo planowali takie działanie wykonać. No tutaj też Państwo mają to w planach, więc podtrzymujemy jak najbardziej to działanie. I żeby zwiększyć kompleksowość, również poradnia geriatryczna w Krzepicach.
Natomiast mają Państwo również zakład rehabilitacji zlokalizowany tutaj w Kłobucku i w celu też zwiększenia oferty w tym zakresie proponujemy uruchomić dzienny ośrodek rehabilitacji dla dorosłych. Natomiast jeśli chodzi o wariant trzeci, to jest alternatywa w stosunku do wariantu drugiego. To jest między innymi utworzenie i zakontraktowanie z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Krzepicach w miejsce oddziału wewnętrznego. Natomiast w miejsce oddziału dziecięcego tutaj w Kłobucku utworzenie oddziału geriatrycznego. Utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Krzepicach w miejsce oddziału wewnętrznego będzie jak gdyby niejako wpływało na konieczność zwiększenia stopnia wykorzystania łóżek tutaj w Kłobucku, żeby obsłużyć pacjentów, którzy dotychczas byli obsługiwani w Krzepicach. Proponujemy również oczywiście poradnia geriatryczna i tak jak było w wariancie drugim poradnia gastroenterologiczna, pozyskanie kontraktu na pracownię endoskopową oraz dzienny zakład rehabilitacji. I to wszystko będzie miało swoje odzwierciedlenie w finansach. Wyliczyliśmy, że oszczędności wynikające z tytułu wariantu pierwszego, czyli konsolidacji działalności POZ wyniosą około 460 tysięcy złotych. Dodatkowy zysk w przypadku realizacji wariantu drugiego, czyli utworzenia tych nowych działalności, to jest dodatkowo 231 tysięcy, natomiast w przypadku, jeśli realizowany byłby wariant trzeci, bo on jest troszkę alternatywą w stosunku do wariantu drugiego, to dodatkowy zysk z nowych działalności byłby, kształtował się na poziomie około 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o działania infrastrukturalne w zakresie infrastruktury, to w wariancie zero przyjęliśmy, że muszą Państwo zrealizować inwestycje, które no, są niezbędne tak naprawdę z punktu widzenia dalszej kontynuacji pracy całego podmiotu, czyli realizacja programu dostosowawczego do wymagań do rozporządzenia ministra zdrowia, zakupy sprzętu medycznego koniecznego do dalszego funkcjonowania oddziałów i poradni. Wszystkie te takie spełniające warunki inwestycje, które są konieczne do przeprowadzenia i tak jak tutaj wcześniej zostało wspomniane, realizacja tych inwestycji to jest koszt ponad 4 milionów złotych, 4 miliony 200 złotych. Jeśli chodzi o wariant drugi, czyli stworzenie, wariant rozwojowy, stworzenie nowych działalności, to łącznie oczywiście uwzględniając wariant zerowy, bo te prace jak gdyby są niezbędne do wykonania, łącznie wariant zerowy plus utworzenie nowych działalności, czyli geriatria w Krzepicach i dzienny ośrodek rehabilitacji w Kłobucku, to jest, to są inwestycje na rzędu około 5 milionów 300 tysięcy, natomiast realizacja wariantu trzeciego kosztować będzie 5 milionów 800. Łącznie ze wcześniej wspomnianymi inwestycjami. Jeśli chodzi o działania w sferze organizacyjnej, to tak jak wcześniej było wspominane, możliwe do osiągnięcia państwo mają, znaczy szpital, jednostka ma możliwe do osiągnięcia oszczędności w ramach umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi bądź w ramach działalności, które są realizowane przez sam podmiot, czyli to jest umowa na utylizację odpadów medycznych, utrzymanie czystości, transport sanitarny, badania RTG oraz analityka laboratoryjna oraz propozycja tutaj z naszej strony wprowadzenia, zastanowienia się nad outsourcingiem żywienia pacjentów. Można to zrobić taniej. Ponadto wprowadzenie regulacji w gospodarce materiałami medycznymi jako zalecenie oraz wdrożenie procesów kontrolingowych oraz budżetowania na poszczególne komórki, co wcześniej zostało wspomniane. I jeśli chodzi o te działania naprawcze dotyczące gospodarki materiałami medycznymi, to można je podzielić tak jakby na cztery etapy, czyli ustanowienie limitów na materiały medyczne w celu optymalizacji zużycia. Drugi etap to jest wprowadzenie systemu aptecznego, którym byłyby objęte wszystkie komórki medyczne. Trzeci etap to wprowadzenie w każdej komórce medycznej, w każdej komórce
tych limitów, które wcześniej zostały opracowane, limitów pobrań oraz limitów zużyć na poszczególne grupy materiałów medycznych. I czwarty etap to monitorowanie zużyć i raportowanie do dyrekcji szpitala bieżącego zużycia. I podejmowanie stosownych decyzji oczywiście. Nie? Papier nie rozwiązuje problemów. Tak. Wszystkie te działania wymienione przed chwilą będą miały również efekt finansowy. Tutaj w tabeli wymieniono poszczególne działania: odpady medyczne, żywienie pacjentów, sprzątanie, transport sanitarny, badania diagnostyczne oraz regulacja polityki w zakresie gospodarowania materiałami medycznymi. Wyliczyliśmy, że to da Państwu w skali roku oszczędności rzędu 865 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o politykę kadrową, no to znów staraliśmy się dać propozycje, które odnoszą się do tych podniesionych wcześniej aspektów, czyli raz optymalizacja stanu i struktury, czyli dostosowanie liczby i organizacji pracy do realizowanego zadania. Poprawa, czyli tak dobrze jak trzeba, no ale nie więcej niż trzeba pracowników. Poprawa organizacji pracy. Działania organizacyjne zarządcze w sferze zatrudnienia, zmiana formy świadczenia dyżurów medycznych, czyli ta bezpieczniejsza forma, prawdopodobnie z przejściem na bezpośrednie umowy i to raczej w oparciu o umowy cywilnoprawne, obniżenie kosztów PFRON-u, obniżenie stawek wynagrodzenia lekarzy, macie Państwo dosyć wysokie, to oczywiście trudny postulat, natomiast no, można osiągnąć ten efekt mniejszych nakładów na personel lekarskich, na przykład poprzez optymalizację organizacji POZ-u, tak? Czyli te same pieniądze na jeden etat lekarski i objęcie populacji tej 2,5-tysięcznej, tak? To jest znamiennie, że tak powiem, inaczej niż populacja, powiedzmy, rzędu 1,5 tysiąca. Zmiana formy zatrudnienia z umów o pracę na kontrakt, oczywiście tam, gdzie będzie zgoda i tam, gdzie jest to sensowne, czyli w odniesieniu do tej grupy pracowników wysoko wynagradzanych, wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników, czyli no, oparcie się takie instrumenty, które nagradzają za pożądane zachowania, za osiągane efekty i działania zmierzające do obniżenia absencji chorobowej. Tutaj, żeby nie być gołosłownym i żeby do tych haseł jakieś konkrety dopisać, to oczywiście w opracowaniu są szczegółowo rozrysowane, myśmy pokusili się o taką modelową etatyzację, czyli określenie organizacji pracy i określenie etatów potrzebnych w tym modelu organizacyjnym z uwzględnieniem tej pracy, którą dzisiaj Państwo wykonujecie i tych minimalnych wymagań ze strony NFZ-u. I nam wyszło, że można by tą pracę zrobić, która jest do zrobienia, mając mniej o 40, prawie 3 etaty w skali całego zakładu. Przy czym zwracamy uwagę, że jakaś część, tak jak wcześniej mówiliśmy, ja Państwu mówiłem, że Państwo, mniej więcej, żeby zatkać tą dziurę absencyjną, to Państwo musicie zatrudnić 20 osób dodatkowo tak naprawdę, w różnej formie. Nie wiem, płacąc za nadgodziny panią pielęgniarką, tak, co jest droższą formą, czy w ogóle sięgając po inne osoby. Jak się te wszystkie ruchy, tak, plus ewentualną zmianę organizacji kuchni, czyli przejście powiedzmy na jakiś zewnętrzny podmiot, tak, no to wtedy ta rzeczywista redukcja wynosiłaby nie 43 etaty, tylko niecałe 21 etatów. Tutaj liczby są oczywiście ważne, natomiast one bardziej pokazują pewną skalę, pewne prawidłowości i uwaga, to jest mierzone do dzisiejszej wartości, do dzisiejszej organizacji, do dzisiejszej funkcji, tak, do dzisiejszego kontraktu. Gdyby się Państwu udało przemodelować tą ofertę, tak, no najpełniej w wariancie trzecim, to myślę, że nie byłoby żadnej potrzeby zwalniania ludzi, a może byłaby potrzeba ewentualnego dotrudniania nawet ludzi, tak? Bo to wtedy jest zmiana struktury, te same zasoby pracują, tak? Natomiast no, ludzie przekwalifikowują się, przechodzą, tak? I być może jeszcze byłoby zapotrzebowanie na kolejne kadry. Także żebyście Państwo tutaj rozumieli też ten sygnał, za dużo ludzi, ale zobaczyli go gdyby w zestawieniu z tymi wyzwaniami, to wcale tak nie musi być. Tylko dla tych osób można znaleźć inne na tych ruchach zmieniających politykę kadrową uważamy, że
można mieć efekt sięgający kwoty miliona złotych, kolejnego miliona złotych w skali roku, jak się to zbilansuje, jak się jak gdyby zwiększy te konsekwencje optymalizacji zatrudnienia, jeszcze o możliwe do uzyskania oszczędności z tytułu składek pefronowskich, których no można przeprowadzać dosyć proste zabiegi i wtedy ginie obowiązek odprowadzenia tej daniny publicznej. Tu jest wykres, który pokazuje, że w skali roku, jak Państwo widzicie, możecie mieć lepszy w stosunku do osiąganego obecnie wynik w skali zakładu o 2 miliony złotych, tak, który zostaje w Państwa gestii i Państwo sobie go rozdysponujecie. Czy to na te zamierzenia inwestycyjne, czy na przykład dzieląc się z ludźmi, przy czym rekomendujemy oczywiście wtedy bardziej elastyczne formy niż takie sztywne, bo wtedy człowiek jest zakładnikiem i później jak dojdzie co do czego, to trzeba ludzi zwalniać z pracy, tak, a to jest jakby zawsze bolesne. Wyniki, które są możliwe do osiągania i jak będą się, bo to były informacje w skali roku po pełnym wdrożeniu, rocznie daje to taki efekt. Natomiast jakbyście Państwo zobaczyli, tutaj myśmy pokusili się znowu o taką prognozę, która ogląda się na dzisiejsze realia i w grupie kosztowej zwiększa to tak mniej więcej, jak to są prognozowane, na przykład wzrosty kosztów energii i tak dalej, a po stronie przychodów zakłada, że te przychody będą takie jak do tej pory, a jeżeli wyższe, to nieznacznie, 1-2%. Chodzi o to, żeby prognozując możliwe do osiągnięcia wyniki, nie popadać w pułapkę chcieństwa, ma być dobrze, no to ile ma być dobrze? Tam plus 15, bardzo proszę panie prezesie, plus 15, tylko na konkretnych realiach się oprzeć. I tutaj macie państwo też jak gdyby i dla wyniku na sprzedaży, wyniku działalności operacyjnej i podsumowaniu wynik finansowy netto, widzicie państwo jakie wyniki może generować zakład, jeżeli ten wariant tylko tych działań korygujących w obrębie tej struktury funkcjonalnej, która istnieje, wdroży, głównie w POZ-cie. W wariancie drugim, tym, który trochę przebudowuje tutaj, tak, gdzie zakładamy, że uda się coś dodatkowo dostać, tak, wynegocjować od NFZ-u czy jego następcy, wyniki są, jak Państwo widzicie, lepsze i w wariancie trzecim one są jeszcze lepsze. Tu macie Państwo zestawienie tych wyników na jednym wykresie, tak, ta krzywa opadająca to jest symulacja, czyli przewidywanie wynik generowany przez zakład, też dodatni, tak, ale malejący, generowany przez zakład przy niepodejmowaniu żadnych działań nadzorczych. Co z tego wszystkiego wynika dla Państwa, tak? Po pierwsze, Państwo nie macie noża na gardle w takim sensie, że Wam się nic tu nie pali. Macie dodatni wynik finansowy. Natomiast jak zbierzecie wszystko to, co się dzieje, tak, czyli i ten dodatni wynik finansowy, który jednak spada, i to, że zmieniają nam się za chwilę reguły funkcjonowania systemu, czy finansowania systemu, tak, i tutaj się wiercimy, tak, bo nie wiadomo, jakie będą konsekwencje. Jak weźmiecie pod uwagę to, że jednak pewne nieefektywności w poukładaniu, w sposobie funkcjonowania zakładu są, co ma wartość negatywną jako pewna, że nie jesteśmy mistrzami świata, ale w tym jest też wartość pozytywna. Tutaj są jeszcze rezerwy do ewentualnego zmobilizowania. Macie Państwo też pewne podpowiedzi, tak? Jak się rozpychać, jak dalej istnieć na tym rynku? Po prostu być cicho w kącie, rozpychać się, nie wiem, naśladować innych, konkurować, czy szukać jakiś nisz, to staraliśmy się Państwu te rzeczy podpowiedzieć. To, że Państwo zdecydowaliście się w tym momencie na przeprowadzenie takiego kompleksowego audytu, no to wydaje mi się, świadczy tylko, to jest tylko lepiej dla Państwa, bo Państwo dzisiaj, kiedy jeszcze jest możliwość manewru i są dodatnie wyniki finansowe, macie i czas, kurczący się, ale jednak ten czas jest i jakieś środki finansowe do tego, żeby przeprowadzać podejmować pewne decyzje. No i Państwo przede wszystkim macie też wiedzę i świadomość, tak, co który ruch będzie oznaczał na przyszłość, tak. W zasadzie wszystko, jeżeli nie 99% z tego, co myśmy Państwu powiedzieli, to nie są rzeczy wymyślane, dedykowane specjalnie dla Was. My po prostu wiedząc, jak to jest poskładane, jak inni chodzą, co się da,
co funkcjonuje, co się sprawdza. Staraliśmy się Państwu sprawdzone rzeczy podpowiadać. Oczywiście nie jesteśmy jasnowidzami, my nie wiemy, jak będzie też. Natomiast tą swoją wiedzą staraliśmy się podzielić i po to, żebyście Państwo mieli ten komfort przy podejmowaniu decyzji, większej wiedzy, no i podjęcia świadomych decyzji. To, co też staram się mówić wcześniej, to, że nie odbierać tego jako przygana, zarzut i tak dalej. My, mówię, staraliśmy się sprowadzić siebie do roli takiego lustra, żebyście Państwo mieli komfort spojrzenia bez makijażu, z odłożeniem na bok tych wszystkich ryzyk wynikających z tego, że a może ktoś bardziej lubi jednostkę taką, albo panią Zosię, albo pana Jasia, tak, i w związku z tym tak będzie pisał wnioski. My nie mamy żadnych relacji z państwem, więc to jest no, taki zimny obraz. Jeżeli pewne stwierdzenia były tutaj takie troszeczkę niepokojące, przepraszamy, ale one padają tu z uczciwości zawodowej, po to, żebyście państwo mieli ten komfort, mówię, zdążania świadomego w jakąś stronę. Dziękuję. Dziękuję. Jest taka rzecz, że w tej chwili byśmy wzięli punkt 16, wnioski i zapytania mieszkańców, bo to jest około godziny 15. Czy są jakieś wnioski i zapytania? Ale to może, jeżeli chodzi do tego, do co pan przed chwilą przedstawiał, to może po przerwie to zrobimy, bo byśmy przerwę ogłosili. Jeżeli co do tego wystąpienia pana prezesa, to czy inne? To proszę bardzo. Pan dyrektor odjeżdża, tak? Dziękujemy bardzo, że pan znalazł czas, przyjechał i dziękujemy. Proszę podziękować panu posłowi, że zajmuje się sprawą powiatu kłobuckiego. Dziękujemy również. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mili państwo, ja w imieniu gminy Krzepice jesteśmy tutaj w szerszym gronie. Byliśmy też na spotkaniu z panem posłem, też w szerszym gronie, w gronie gminy Krzepice. I powiem państwu szczerze, że jesteśmy zaniepokojeni tym, co dociera do nas, myślę, i do państwa. Na naszej Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Krzepicach bardzo wnikliwie analizowaliśmy sytuację i te zapisy, które mają się pojawić, a już się teraz pojawiły w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczące tak zwanej kwalifikacji placówek do tak zwanej sieci szpitala. Na naszej komisji oczywiście uczestniczył pan wicestarosta, pani dyrektor ZOZ-u i specjalista z zakresu nadzoru w starostwie, pan Kudelski, i spokojnie rozmawialiśmy na tematy naszego szpitala w Krzepicach. Powiem państwu szczerze, że jakby nie było, ten problem wraca. Ja osobiście jako samorządowiec i pracujący w gminie Krzepice powiem państwu, że to już chyba trzeci raz wraca. Raz było problemem brak windy, drugi raz miał być problemem szerokość korytarzy, a teraz ma być problemem ilość oddziałów. Stąd to nasze zaniepokojenie i chcemy wyraźnie państwu powiedzieć, że nasze stanowisko podjęte w nadzwyczajnej sesji, to myślę, że dodaje też akcentu takiego, że gmina Krzepice, samorząd gminy Krzepice, Rada Miejska w Krzepicach wyraziście jak gdyby chce zaakcentować, stąd nadzwyczajna sesja, która była w dniu wczorajszym. Po tej nadzwyczajnej sesji, która była w dniu wczorajszym, z pismami stosownymi, z naszym stanowiskiem co do utrzymania szpitala w Krzepicach, o konfiguracji, o rodzaju, jak gdyby tutaj nie będę się wypowiadał, bo jak państwo zauważyli, są specjaliści, mają do tego jak gdyby bardzo wielką i szeroką i specjalistyczną wiedzę. Nam chodzi o to, że szpital w Krzepicach ma pozostać. Dotarłem ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Krzepicach do pana wojewody Jarosława Wieczorka, do pana marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi, do przewodniczącego Rady Powiatu skierowane było wczoraj nasze stanowisko pana Zbigniewa Pilśniaka, do starosty kłobuckiego pana Henryka Kiepury, do posłów pana Konrada Głębockiego, do pani Lidii Burzyńskiej, do pani Izabeli Leszczyna, do pana Tomasza Jaskuły, Andrzeja Gawrona, Szymona Giżyńskiego, pani Haliny Respondek i do pana profesora Mariana Zembali.
do pana senatora Ryszarda Majera, do pana ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyna, do wójtów i rad gminy Opatów, Przystaj, Panki, Lipie, Popów. Stanowisko było czytane przez pana przewodniczącego Rady Powiatu i proszę państwa, ta sytuacja jest u nas tak zdeterminowana, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj, po wczorajszej jak gdyby mojej wizycie i wyjeździe do Katowic, no jak gdyby zdecydowaliśmy się dotrzeć do mieszkańców i wystosowaliśmy odpowiedni apel do mieszkańców o wsparcie nas w działaniach w zakresie utrzymania naszego szpitala w Krzepicach. I będą zbierane podpisy. Ten apel jest opublikowany na naszej stronie. Jest skierowany do sołtysów radnych i szkół. Będziemy zbierali podpisy po to, żeby utrzymać nasz szpital w Krzepicach. Nie chcę tu na sesji zabierać państwu dużo czasu. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Myślę, że każda rozmowa z nami i każde nasze stanowisko, które znamy na temat naszego szpitala, nasz szpital ma 101 lat, czyli naprawdę tutaj przechodzi wielkie koleje czasu i różnych zawirowań i nie wyobrażamy sobie, żeby przy takim wsparciu, zaangażowaniu, pracy i współpracy wielu samorządów i w bardzo wielkim wysiłkiem Starostwa Powiatowego w Kłobucku, czyli wyremontowany, stosownie dostosowany jest Wydział Geriatrii, który jest, na który jest brak kontraktu. To wszystko jak gdyby powoduje, że w nas jest determinacja, w nas jest już tak mocno zorganizowana to docieranie do wszystkich ważnych osób i myślę, że w tych ważnych osobach uzyskamy wsparcie, uzyskamy zrozumienie, bo tak nie chcę się odnosić do innych jak gdyby branż, ale najbardziej interesuje mnie tu i teraz i dzisiaj ta branża naszego szpitala, ale no, pamiętamy i pamiętamy jak gdyby niedawno, jak wszystko co małe to jest piękne, czyli małe szkoły, małe komisariaty. Ja uważam, że małe szpitale też mają swoją siłę, swoją moc i swoją potrzebę, bo te ilości, nie wiem czy państwo zapamiętali, ja może powtórzę, te ilości naszych przyjęć do szpitala w Krzepicach i udzielonych porad tych ambulatoryjnych, 5531 porad, naprawdę to powinno działać na wyobraźnię, powinno działać na wsparcie, powinno działać na wszystkich, którzy, no być może, że jakieś symulacje, może jakieś roszady w służbie zdrowia są potrzebne. Nie, my tak daleko nie wychodzimy, to jest problem pana ministra, ale to co dobre, to co sprawdzone, to co doposażone, bardzo proszę o wsparcie, bardzo proszę o nasze jak gdyby zrozumienie tutaj ze strony starostwa, zarządu jest to zrozumienie, ale wszelkiego rodzaju prace, tutaj też pan jak gdyby referujący audyt, że musimy jak gdyby docierać do decydentów, czyli musimy docierać do osób, które mają wpływ na pana wojewodę. Ja byłem, bardzo państwa zachęcam, żeby w tym temacie skonkretyzować ewentualnie grupę osób wąską, która by nieustannie prowadziła etap przygotowania jak gdyby naszej obrony co do szpitali. Ja mówię cały czas o Krzepicach, ale myślę, może tu nic nie grozi w Kłobucku, ale tych szpitali w powiecie kłobuckim. O sytuacjach szpitali ościennych, o całej strategii, o tym co dzisiaj żeśmy się dowiedzieli, to nie nam w gminie Krzepice jak gdyby tutaj rozstrzygać, nie nam się do tego odnosić. Natomiast my mamy nasz i naszych mieszkańców problem, a problem, tak jak powiedziałem, to jest tych wielu gmin, to nie tylko Krzepice, bo te ościenne gminy jak gdyby całe lata są przekierowywani chorzy do naszego szpitala. Wiadomo, że nie mamy ani bloków operacyjnych i nie chcemy mieć, bo to jest zbyt mała jednostka. Natomiast jest to bardzo dobrze rozpoznawalna sytuacja chorego, przekierowywana tam, gdzie należy go kierować i wiele tysięcy osób skorzystało i jest wdzięcznym wszystkim tym, którzy ten szpital utworzyli, prowadzą i nic złego nie dzieje się w tym szpitalu. Ja jeszcze powiem państwu jedną rzecz. Wielu
wiele osób przyjeżdża, rodzin spoza naszego powiatu, województwa, do chorych, do tego naszego szpitala. Ja mam przyjemność rozmawiać z tymi chorymi albo z rodzinami tych chorych. Często bywam w szpitalu w Krzepicach. I takie słowa, jak pięknie doposażony, jaka dobra obsługa, jaka profesjonalna obsługa, jakie miłe pielęgniarki, jacy wspaniali lekarze. I tym akcentem chcę Państwa tutaj dzisiaj jak gdyby tak mocno przekonać, że ten cel to jest, abstrahuję od tych wszystkich naszych zamierzeń inwestycyjnych, potrzebnych dróg, chodników, nie wiem czego jeszcze. Zdrowie, opieka, pomoc naprawdę jest na pierwszym miejscu i zdajemy chyba sobie z tego sprawę. Stąd bardzo, bardzo Państwa proszę, róbmy wszystko, tu ukłon do Pana Starosty, powołajmy grupę takich ludzi, którzy naprawdę będą tego pilnować. My z naszej gminy na pewno kogoś będziemy desygnować do tego i musimy docierać i pilnować tego, żeby w tej sieci szpitali, nieważne w jakiej konfiguracji, czy to będzie oddział Krzepice, czy to będzie dwa oddziały, czy trzy, czy cztery, żebyśmy te szpitale mogli utrzymać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ani Rada Powiatu nie ma takich zamiarów likwidować, ani zarząd, ani nic. My jesteśmy dwoma rękami za tym, żeby to było. Jeszcze Pan Przewodniczący, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni. Burmistrz powiedział dużo słów na temat funkcjonowania szpitala, szpitali, bo trzeba mówić o szpitalu również w Kłobucku. Państwo doskonale wiecie, a my w gminie Krzepice i gminach ościennych szczególnie, że ten szpital jest szpitalem właściwie takiego pierwszego kontaktu, takim szpitalem ratunkowym, szczególnie dla osób najbardziej potrzebujących i te osoby są osobami przeważnie starszymi. Dlatego w ślad za tym stanowiskiem, które tutaj odczytał Pan Przewodniczący, na wczorajszej nadzwyczajnej sesji trzeba podkreślić, że było to stanowisko podjęte jednogłośnie. Na wczorajszej sesji również został przyjęty wniosek, który chcę złożyć na ręce Pana Przewodniczącego, a jest skierowany do Państwa Radnych. Pozwólcie, że odczytam. Na wniosek Rady Miejskiej w Krzepicach przyjęty w dniu 6 października 2016 roku zwracam się z prośbą do Rady Powiatu Kłobuckiego o jednoznaczne określenie i zajęcie stanowiska dotyczącego formy organizacyjnej dalszego funkcjonowania Szpitala Rejonowego w Krzepicach w kontekście przewidywanych zmian sieci szpitali. Ja złożę to na ręce Pana Przewodniczącego, natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że szkoda, że Pan tutaj przedstawiciel Pana posła poszedł, bo właściwie te słowa były bardzo dla nas uspokajające z tego, co mówił. Natomiast czas realizacji tych zmian jest bardzo szybki i myślę, że wpisanie sieci szpitali, szpitala w Kłobucku i szpitala w Krzepicach jest bardzo istotne. Z zapowiedzi, które powiedział Pan Minister, to ma się odbyć chyba 17 października, jeżeli się nie mylę. Jeżeli te nasze szpitale się nie znajdą w tej sieci, no to trudno będzie później cokolwiek zmieniać. Dlatego apeluję do Państwa, do wszystkich osób, które mogą podjąć jakiekolwiek działania, aby dotrzeć do wszystkich decydentów, wszystkich posłów, senatorów, żeby wymóc na nich działania, które by doprowadziły do utrzymania tych dwóch szpitali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Panie Starosto, czy Wicestarosto. Czekamy jeszcze tutaj. On tam ma jakąś internetową telewizję czy coś? On? Odnosząc się do wypowiedzi Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego, chciałem zwrócić uwagę, że my ten problem dostrzegliśmy już dużo wcześniej, więc na sesji 13 podjęliśmy stanowisko. Więc oczywiście się z tymi postulatami zgadzamy, natomiast jak mówię, ja wspólnie z Panią Dyrektor byliśmy już, nie wiem, na początku września w Urzędzie Wojewódzkim na rozmowie z Panią Dyrektor nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej. Pani Dyrektor była w NFZ-cie, więc my ten problem założyliśmy dużo wcześniej niż niektórym się dopiero dzisiaj oczy otworzyły. Natomiast ten problem widzieliśmy wcześniej. I stanowisko, które wyraziła Rada, jest jednoznaczne. Jesteśmy przeciwni tym zmianom.
Oczywiście jesteśmy zwolennikami jakiejś zmiany ewolucyjnych, ale nie takiej rewolucji. Mam nadzieję, tutaj była deklaracja dyrektora biura, w poniedziałek będzie tutaj pan poseł. Mam nadzieję, że nasz głos wspólny będzie wysłuchany. Więc myślę, że oczywiście, tak jak powiedziałem, ten głos słyszymy, ale na ten problem zwróciliśmy uwagę wcześniej, więc korespondencję skierowaliśmy do wszystkich posłów tutaj z naszego okręgu, wszystkich senatorów, do pana ministra, do pana wojewody. I jestem oczywiście za tym, jesteśmy wszyscy, zarząd, myślę, że radni, żeby działać na rzecz utrzymania tych naszych dwóch szpitali. Proszę bardzo, jeszcze pan Zielonka. Proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, tutaj taka jest jeszcze jedna dopowiedzenie, które dzisiaj nie padło, bo po sesji dosłownie w ciągu chyba dwóch czy trzech dni znaleźliśmy się u posła Szymona Giżyńskiego, gdzie do niego trafiły dwie wersje, może nie ratowania, a rozbudowy szpitali Krzepickiego i Kłobuckiego, które mogłyby być finansowane z pieniędzy z ministerstwa. Ja nie wiem, jak się do tego odniosą w Warszawie osoby odpowiednie, które do tego zostały już, mam nadzieję, w jakiś sposób o tym powiadomione. Niemniej jednak ta sprawa idzie chyba kilkoma torami, nie tylko tym jednym takim, żeby ratować to, co jest, ale i torem drugim, który ma na celu nie tylko ratowanie, ale rozbudowę tych szpitali. Ja jakiś czas temu się tutaj na tej sali wypowiadałem na temat właśnie rozbudowy szpitala Krzepickiego, żeby nadać mu większe znaczenie, jak i również Kłobuckiego. To się trochę nie wpisywało dokładnie w te założenia, które są dzisiaj w ministerstwie, chyba że potraktowalibyśmy to jako całość jedną, więc te cztery oddziały oprócz ginekologicznego by były, że się już tak o tym wyrażę. Niemniej jednak, jak się tutaj odniosą w ministerstwie odpowiednie osoby do tego dofinansowania i to dużego dofinansowania, które byłoby potrzebne, jeszcze nie wiadomo, ale jesteśmy stale w kontakcie z posłami i ja mam nadzieję, że to nie będzie tak, że po prostu te jednostki znikną. Mam nadzieję, że te jednostki rozbudują swoją ofertę i będą jeszcze lepsze niż nawet jesteśmy sobie dzisiaj w stanie to wyobrazić, bo te szpitale mają nieść nam wszystkim pomoc, prawdziwą pomoc w sytuacjach, kiedy jest naprawdę coś złego. Ja rozumiem, że to miło poleżeć w fajnym szpitalu, tak po prostu sobie na spokojnie, ale wydaje mi się, że jednak ta sala operacyjna czy jakaś zabiegowa jest konieczna w dzisiejszych czasach, bo nie wyobrażam sobie pacjentów z rejonu Krzepic, żeby w jakiejś sytuacji zagrożenia życia wozić ich gdzieś do Częstochowy, bo obawiam się, że gdzieś koło Kłobucka albo przed Częstochową mogą już nie doczekać do tego dojazdu. Więc bardziej patrzę w ten sposób i uważam, że jednostka w Krzepicach jest ważna, ale jednostka, która będzie jeszcze bardziej rozbudowana, nie wiem na ile są prawdziwe wiadomości, że byłby pan skłonny udostępnić, czy w ogóle nie tylko sam pan burmistrz, ale i rada, budynki Urzędu Miejskiego w Krzepicach na cele szpitala, żeby on był większy i mógł się rozbudować. Bo takie informacje, żeśmy otrzymali, że taka możliwość istnieje, a urząd by się wtedy znalazł w innym miejscu. Także trwają tutaj z naszej strony, z klubu radnych PiS, naprawdę bardzo duże prace na temat, w kierunku tego, żeby uratować obie jednostki i je rozbudować. Ja mam nadzieję, że naprawdę już niedługo będę mógł coś więcej powiedzieć w tym temacie, czy jakaś pomoc ze strony Warszawy będzie tutaj możliwa, czy nie. Także idą działania kilku torami i walczymy o to, żeby te jednostki przetrwały w jeszcze lepszym stanie niż są dzisiaj. Dziękuję. Proszę, panie starosto. Odniosę się do wystąpienia pana przewodniczącego i pana burmistrza, bo też w ostatnich wielu miesiącach różne były komentarze co do relacji zarząd powiatu, zespół opieki zdrowotnej, a właściwie dyrekcja. Straciliśmy kilka miesięcy czasu. Wrócę jeszcze raz do tego pisma
które było tu przytoczone od wiceprzewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw szpitali powiatowych. My na bieżąco od 8 czerwca, czy od połowy czerwca mogliśmy być w temacie. To pismo zostało zadekretowane dalej do ZOZ-u, do pani Kajdany 17 lub 12, to jest data sierpnia 2016 roku. Sprawa po prostu 3 miesiące przeleżała w dyrekcji ZOZ-u. Myśmy na koniec sierpnia, kiedy dowiedzieli się o piśmie, o projektach, stąd nasza uchwała Rady Powiatu z 13 września, niestety nie podjęta jednomyślnie. Gratuluję panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu, że wasza uchwała w obronie szpitali została przez Radę Miejską w Krzepicach podjęta jednogłośnie. U nas niestety nie, zdecydowaną większością, ale nie, więc przedstawiam tylko stan faktyczny, nie dodaję komentarza. Natomiast musimy podjąć działania ponadpolityczne i otwarte, i nie w charakterze, że pisma złożone i tajemnicza jakaś aura się roztacza. No bo myślę, że jako zarząd i Rada Powiatu powinniśmy wiedzieć, co jest proponowane i czy to jest w ogóle pod względem przepisów budowlanych i wszystkich innych możliwe. Natomiast te projekty ustaw nie przewidują okresów przejściowych, tak jak w wielu sytuacjach były okresy przejściowe, czasem kilkuletnie, na dostosowanie się do wymogów nowej ustawy. Tu okresów przejściowych nie ma. Są te furtki, o których mówił tutaj pan, który prezentował audyt. Natomiast myślę, że musimy podjąć podobne działania i nie nacechowane jakąś złą wolą, jak kilka lat temu w przypadku pogotowia. Że niezależnie od poglądów politycznych, tu jako samorząd i mieszkańcy powiatu mówiliśmy w Katowicach jednym głosem. Spotykaliśmy się kilkukrotnie z wojewodą, czy on był z takiego ugrupowania, czy z innego. To przedstawialiśmy swoje racje. I myślę, że w podobnym stylu będziemy działać. U nas za służbę zdrowia odpowiadają wiadome osoby. Jak najbardziej dziękujemy za poparcie. Myślę, że również inne gminy z naszego powiatu ogromadzimy wokół tej sprawy i będziemy się nią mocno zajmować z nadzieją na szczęśliwe zakończenie, czyli zastosowanie tego wyjątku, który ustawa dopuszcza. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym nie nawiązywać już może teraz do szpitala, do zdrowia, ale korzystając z okazji, żeby nie zabierać państwu więcej głosu, myślę, że wspólnie z panem burmistrzem chciałbym tutaj na ręce pana przewodniczącego i wszystkich pana starosty, wszystkich radnych podziękować za dotychczasową współpracę, którą starostwo i gmina Krzepice ma. Ta współpraca jest naprawdę bardzo owocna i te inwestycje, które wspólnie wykonujemy, przynoszą ludziom dużo, dużo pożytku. W ostatnim czasie wszystkie inwestycje, które były wykonywane i w tamtym roku, i w roku obecnym, i mam nadzieję, że w latach przyszłych, wykonywaliśmy wspólnie, albo wykonywał to powiat, my w jakiejś części, że tak będzie dalej i taką mam nadzieję na bardzo dobrą współpracę, a chciałem tutaj serdecznie też podziękować za wsparcie panu staroście przy zakupie samochodu bojowego. Muszę powiedzieć, że przyjechał wczoraj bardzo późno, ale jest na miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie radny Borecki. W związku z tym, że padło dużo słów związanych z tym, żeby nie likwidować, żeby i troskę, to powiem w ten sposób. My się bardzo troszczymy jako zarząd, bo w tamtej kadencji, kiedy podjęliśmy decyzję, tak samo jak teraz, że była o likwidacja, chodzi o rehabilitację. Myśmy zrobili wszystko i pan, panie, skieruję słowa do pana burmistrza i pan doskonale. Panie burmistrzu, pan sam wie doskonale, jak wygląda, że są dwa gabinety rehabilitacyjne w Krzepicach, w Staroszepicach. Ośrodki zdrowia są takie, jakie są bardzo dobre, wyposażone dzięki w ogóle staraniom zarządu i rady powiatu. Powiem w ten sposób, że to, co się dzieje, to nie jest to przypadkiem, tylko troska nas wszystkich, chodzi o powiat, że to, co do nas należy, do powiatu, to, co pan przewodniczący mówi, że mamy wspólne inicjatywy i to się zgadza. I chciałem podziękować, bo będąc na sesji w Krzepicach, radny z gminy Krzepice zwrócił uwagę, że nie ma w mediach podane, chodzi o pomoc, jaka powinna być. Ja kilkakrotnie mówiłem na sesji, zawsze na sesji chodzę do Krzepic i dziękowania śle w tym kierunku, bo jestem za tym, żeby było i nasz zarząd za tym, żeby jak najwięcej było, chodzi o dostępność do opieki społecznej.
społeczny. To nie jest tak, że my nie staramy. Także wie pan doskonale, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli w punkcie zapytania mieszkańców nie ma więcej pytań, ogłaszam 10 minut przerwy. Rozpoczynamy dalsze kontynuacje naszych obrad. Jeżeli są pytania do audytu, proszę bardzo. Nie ma pytań do audytu, to nie ma. No. Jest jedno, jest. Są pytania. Co chwileczkę, bo pan... Proszę bardzo, spokojnie, spokojnie. Jest, jest pan prezes, po kawę pan. Spokojnie. Nie szkodzi. Pan Jeziorski poczeka, on jest narwany, bo on musi zadać pytanie. Panie przewodniczący, nie wezmę pana. Pan lubią. Nerwowy, nerwowy. Masz mikrofon. Proszę bardzo, panie radny. Mam jedno pytanie. Powiedział pan tam wszystko, rozbijał pan tam odnośnie tam czystości transportu. Powiedział pan tylko jedno zdanie na temat badań, że są niekorzystne. Nie powiedział pan nic więcej. Proszę o rozbicie tego, bo to nie jest, no że jest niekorzystne, to jest bardzo takie ogólne. Proszę bardzo. Włączę mikrofon tylko. Już doprecyzowuję. Macie państwo... Jak my to weryfikowaliśmy, tak? Po prostu sprawdzaliśmy, nie wiem, rentgen klatki piersiowej. Cena w kontrakcie, prawda, jak to wynika tutaj, a rentgen klatki piersiowej w ofertach placówek, które to robią na rynku, mówiąc szczerze. No i jest różnica, w którą stronę, o co chodzi, tak? I ze struktury badań razy ilość tych badań, stąd macie państwo później tam wyliczenia, one są, państwo nie widzicie, bo całe opracowanie chyba 440-450 stron, to takie strasznie grube tomiszcze i tam są te wszystkie szczegółowe dane, sposoby wyliczenia i tak dalej, czyli cała ta argumentacja jest tam jakby przytoczona. Podobnie i taka sytuacja, czyli macie państwo, bardzo drogo kupujecie państwo w stosunku do jakby takich ofert rynkowych, kupujecie państwo diagnostykę obrazową i bardzo drogo kupujecie państwo również diagnostykę laboratoryjną. Czyli te, przy takiej strukturze badań, tak, ceny jednostkowe za pojedyncze badania są zupełnie inne, mówiąc szczerze, tak? Czyli no jak państwo widzieliście, tylko na tej diagnostyce są naprawdę dosyć znaczne kwoty, tam zdaje się w skali roku kilkaset tysięcy złotych grube. Gdyby udało się państwu to tak, może z tymi samymi podmiotami wynegocjować, czy znaleźć inny sposób organizacji, czy innego oferenta i, no i wtedy te pieniądze zostałyby po prostu w waszych kieszeniach. Jeszcze doprecyzuję. Powoli. Proszę dopytać. Proszę mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz. No, powiedział pan znów tak ogólnie. Czyli co wychodzi na to, że no przykładowo badanie rentgena, niech kosztuje ZOS nasz 10 zł. No nie, niech mi pan powie procentowo, czy sumam, jak to się ma do całego kraju? Albo na przykład ja bym chciał zrobić sobie prześwietlenie, przychodzę jako prywatna osoba ze skierowanego. Jak by to wyglądało? Czy ma pan taką wiedzę? O. Jest to zapisane w opracowaniu, tak? Także tam konkretna argumentacja jest podana. Bardzo proszę, mamy taką wiedzę i służymy w razie czego. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć konkretnie na badaniu, że to jest tam 10 powiedzmy, a tam jest powiedzmy 15, ale to i ta wiedza dokładnie jest zawarta w tym. Myśmy porównywali z cennikami, to cennikami badań komercyjnych także, tak? Czyli nie funkcjonujących na rynku publicznym, tak? Tylko normalnych komercyjnych badań, oczywiście uwzględniając skalę, bo skala powoduje, że to jest jeszcze smaczniejszy temat dla potencjalnego usługodawcy, tak? Czyli to, że to jest podmiot, który wiadomo, że nie czekam na pacjenta, przyjdzie, nie przyjdzie, tylko na pewno mam, ile tego jest w skali roku. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan. Ja chciałem się odnieść tu do, i to było słuszne pytanie do pana Jeziorskiego, radnego naszego, związane właśnie z rentgenem, to co padło. I tu radni i społeczeństwo musi się dowiedzieć pewne rzeczy, bo do tej pory mi ja jako członek zarządu i zarząd tego nie mówił, dopóki nie będzie audytu. Ja to ciągle powtarzałem to niektórym radnym, którzy mnie o to pytali, co jest w tym ZOZ-ie, co się dzieje. Ja powiedziałem, poczekajcie do audytu. Ostatnio w ostatnim zarządzie zapytałem się tydzień temu, pani dyrektor, za ile poszło sprzedane, które nam twierdził poprzedni dyrektor, chodzi o rentgen, za ile został sprzedany, bo mówi, że to jest złom. Że to jest złom, nie warto tego w ogóle, to co pan teraz mówi, że myśmy to powinni mieć. Okazuje się, że to było kupione za 1 000 000 zł, miało tam ileś tam lat, ale tylko wystarczyło by zrobić przegląd, bo 5 lat to miało dokładnie, przegląd i dalej to funkcjonowało. Ale nasz pan dyrektor mówi cały czas, ja to powtarzałem, nigdy nie chciał odpowiedzieć. Teraz pani, która jest teraz obecnym dyrektorem, prosiłem, żeby wnikliwie spojrzała, co się stało, jak to zostało sprzedane. Sprzedano to bez przetargu, za parę groszy i tak samo się stało i to, że wcześniej powiedziałem, panie burmistrzu, chodzi o rehabilitację. Rehabilitacja w Staroszywcach, ja bym nie był radnym, miała być zlikwidowana. Za symboliczną złotówkę miała być sprzedane urządzenia. Działają do dzisiaj, tak samo się stało z rentgenem i tak dalej. I to musi społeczeństwo o tym wiedzieć, że co się dzieje, że chciał się niektóre osoby uwłaszczyć za darmo i zrobić na tym biznes. I tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan, radny Mikina. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, no muszę się odnieść do tego, bo to, co słucham od pana radnego Boreckiego, to już uwłacza trochę godności tej Rady. Panie radny, panie członku zarządu, przecież pan był członkiem zarządu w poprzedniej kadencji, to myśmy razem podejmowali pewne kroki, jeśli chodzi o rentgen. W tej chwili pan mówi, że pan nie wiedział o niczym. Niech no się pan zastanowi konkretnie nad tymi swoimi wystąpieniami, bo naprawdę to już uwłacza temu wszystkiemu, co pan mówi. To my, jako członkowie zarządu poprzedniej kadencji, żeśmy podejmowali decyzję o nieprywatyzowaniu, tylko o pewnym wyjściu z rentgenem, który miał funkcjonować w ciągu 24 godzin i na podstawie tego mogliśmy mieć tą pełną dostępność przez 24 godziny. I pan się pod tym też podpisywał jako członek zarządu. W tej chwili nagle wszystko to, co było robione, to jest wszystko B. Ja słuchając tego wszystkiego naprawdę no poważam tutaj instytucję, która zrobiła ten audyt. Z całym szacunkiem widzę pewne wyjścia i widzę pewne jakieś rozwiązania. Oczywiście co do niektórych też nie odnoszę się, bo nie mam zamiaru dzisiaj tu występować. Mam kilka pytań tu do pana prezesa, jeśli mówimy już o tym raporcie. Ale panie Borecki, naprawdę proszę, panie radny Borecki, proszę o pewną powściągliwość, bo dalej sięgając byśmy jeszcze musieli pociągnąć dalsze kroki. Był pan za tym, były nagrody dla pana dyrektora, było wszystko happy, pan się też jako członek zarządu pod tym podpisywał. A teraz mam pytanie do pana prezesa. Ale spokojnie, spokojnie. Proszę pan radny Mikina, spokojnie. Panie prezesie, wspomniana była konsolidacja. Konsolidacja rozumiem poprzez likwidację kilka POZ-ów. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, czy były z nazwy wymienione, to bym prosił o to. Tylko jeśli chodzi o tą konsolidację, czy oprócz tego tak zwane czynnika biznesowego, finansowego, był brany pod uwagę tak zwany czynnik społeczny. Ja rozumiem, w poprzedniej kadencji myśmy długo się zastanawiali nad tymi ośrodkami, które powiedzmy szczerze nie są tak dochodowe jak pozostałe ze względu na małą ilość deklaracji. Z tego też względu nie były one likwidowane, w jaki sposób staraliśmy to utrzymać, a to poprzez tą bezpośrednią dostępność danego mieszkańca, danego terenu. Czy wy jako firma to konsultingowa braliście też takie czynniki ludzkie pod uwagę? Chciałbym na to uzyskać odpowiedź. Pierwsza część dotyczy tej konsolidacji ośrodków, druga część jeśli mówimy o tym czynniku ludzkim. Bardzo dziękuję i proszę o odpowiedź. Proszę panie prezesie. Zacznę od tej drugiej części. Ja nieprzypadkowo powiedziałem, że raz nie jestem tylko doradcą, teoretykiem, tylko człowiekiem z branży i to jeszcze z jakąś tam społeczną przeszłością, czyli mam kawałek w życiorysie epizodu pracy i dla administracji rządowej, i dla administracji samorządowej, tak, i jakiejś tam działalności związkowej też, tak, i tam
W związku z tym, po co o tym mówię? No, czyli chcę powiedzieć, że zawsze ja osobiście tak staram się też uczulić naszych współpracowników, żeby zwracali na to uwagę. Z tym, że aspekt społeczny to jest taki, że z jednej strony nie rób krzywdy nikomu w sytuacji, kiedy trzeba coś zrobić, to bardzo często prowadzi do tego, że nie robi się krzywdy 5, a krzywdzi się 50 albo 500, mówiąc szczerze. Czyli to jest, niestety bardzo często jest to dylemat takiego wyboru mniejszego zła. A no, widziałem wiele jednostek, w których na przykład, nie wiem, odmawiano restrukturyzacji. No, jeden z moich byłych dyrektorów, kiedyś jak byłem z szefem służby zdrowia miejskiej w Szczecinie, miałem na to przygotowywać się tam do przekształceń prywatyzacyjnych de facto. Żeśmy organizowali placówki pozytowskie, pierwsze w Polsce placówki medycyny rodzinnej, lekarzy rodzinnych, z kontraktem, z własnością firmy, z dzierżawą majątku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I lekarze się bali i trzeba ich przekonać, że chodźcie, nie święci garki lepią, tak? Chociaż to oznaczało, że wychodzę z pracy, do której przychodziłem na etacie o 8, wychodziłem o 14, czy tam powiedzmy o 15, czy tam jak mi się udało, a idziesz na robotę, gdzie jesteś od 8 do 18 tak naprawdę, czy tam jak sobie poorganizujecie na zakładkę z kolegą i jeszcze w każdą sobotę te 4 godziny. Lekarze nie chcieli, trzeba ich przekonać. Związki się burzyły, jak to prywatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Tak? I jeszcze dyrektor zakładu, bo to była kwestia taka, że jak oni robią to zadanie, a nie robisz tego ty, to nie ma ekstra pieniędzy w budżecie, tylko wyliczamy stawkę kapitacyjną, wtedy jeszcze funduszu nie było, czy tam kas chorych, ile to mniej więcej kosztuje i ja ci zabieram z budżetu twojego te pieniądze, bo tobie odchodzi zadanie, tak? I wtedy udało się i z lekarzami się dogadać, tak, i z pielęgniarkami, i udało się wtedy też dogadać ze związkami, mówiąc, że przecież to wasi członkowie idą, biorą to zadanie, tak, i to oni są beneficjentami jak gdyby tej całej sytuacji, tak. I to przekonało związki zawodowe. Miałem to szczęście napotykać takich ludzi, którzy rozumieli, patrzyli trochę dalej, mówiąc szczerze. Ale miałem też takiego dyrektora, który mówił, że on zmian nie będzie przeprowadzał, dlatego, że to krzywdzi ludzi, tak? Jak zadanie odeszło, pieniądze odeszły, ja mówię, proszę pana, strukturę trzeba zmienić. Przecież ci ludzie, którzy tam wzięli te kontrakty, odeszli od pana. Nie? A pan dyrektor mówił mi, że no, on nie będzie, bo tutaj nie będzie krzywdził ludzi i tak dalej. No, także, no, jest moment oczywiście wyboru rozwiązania, jest moment przeanalizowania konsekwencji. Nigdy tak nie ma, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale to nie, czasem dramatyzm wyboru polega na tym, że większą, mówię, szkodę można zrobić nie podejmując decyzji niż podejmować, tak? Ja tamtego dyrektora wtedy, no niestety musiałem powiedzieć, powiedziałem, że ja już pana szanuję, panie doktorze akurat. Ale wie pan nie jest szefem związku zawodowego jednego, drugiego, trzeciego w swoim zakładzie pracy, tylko dyrektorem i myśmy się rozstali w jakimś tam momencie i nie słyszałem jakichś specjalnych protestów, ani ze strony pacjentów, ani ze strony personelu, a mówię, ze związkami się dogadaliśmy. Czyli co chcę powiedzieć, tak, zwracamy uwagę na aspekty społeczne, natomiast rozumiemy, że tutaj walka jest jak gdyby o cały ZOS, o całą populację podopiecznych, o jakieś logiczne poukładanie, bo ja powiem tak, taki ważny moment mentalnie w moim życiu był taki, jak zorientowałem się jako lekarz pracujący, że tam była sytuacja z pacjentem, zatrzymanie krążenia i tak dalej i niesprawny defibrylator, tak? Niesprawny defibrylator, który się przekłada w sytuacji interwencji na po prostu no, niemożność uratowania tego życia ludzkiego, tak? Bo jakś tam, nie wiem, można tam mechanicznie i tak dalej, ale to nie zawsze jest skuteczne. Dlaczego o tym mówisz, to było takie ważne zdarzenie? Bo ja zrozumiałem wtedy, że dyrektor się tłumaczy, że pieniędzy nie było na naprawę defibrylatora. To ja w tym sensie zrozumiałem, że zaraz, to znaczy, że ten pieniądz, tak? Tu by dużo o moralności, że szlachetne zdrowie, to nie dla zysku i tak dalej, ale jak brakuje tego pieniądza, to konsekwencja jest właśnie taka, że życie ludzkie jest tracone, mówiąc szczerze. To był taki kamień milowy jakby w moim podejściu do kwestii odpowiedzialności. Powiedzmy sobie szczerze, że w medycynie zawsze jest, jakby nie zaklinam rzeczywistości, zawsze jest kwestia wyborów. Tak? Czyli jeżeli, nie wiem, 1 000 000 złotych kosztuje leczenie jednej choroby ultrarzadkiem, tak?
A za te 1 000 000 złotych można, nie wiem, ileś tam zrobić operacji interwencyjnych w kardiologii, nie ma nieskończonej ilości milionów, tak? No to ten, kto decyduje, że dam tu, a nie dam tam, no to w zasadzie zawsze jest czemuś jest winny. Więc tutaj nie uciekniemy od tego aspektu sprawy. Wracając na państwo podwórko, oczywiście, że tutaj wchodzą w życie w kwestie społeczne, tak? Tego aspektu społecznego. Tylko myślę sobie, że tak w dłuższej perspektywie czasowej, to nawet pani pielęgniarka X zagrożona w wypadku podjęcia takiej czy innej decyzji utratą pracy, to pewnie woli wiedzieć wcześniej, co mnie czeka, bo sobie poszukam pracy gdzie indziej, albo szybko się przekwalifikuję, tak, i nie wiem, załapię się na tą geriatrię, czy tam na jakąś tam inną historię. Czyli jest trudna sytuacja, ale, że tak powiem, no, możemy wziąć temat na klatę, tak, czy taka uczciwość, oczywiście to z bólu nie zmienia, tylko w dłuższej perspektywie czasowej jest to bardziej humanitarne, powiedziałbym, tak. Alternatywą jest albo takie chodzenie, prawda, i czekanie na jakąś tą. Przepraszam, proszę przypomnieć pierwsze pytanie, bo tak może troszkę za dużo ten wątek. Które jednostki, tak? To znaczy, jeśli chodzi o to, to w pełni uzyskałem informację, tylko jeszcze nie o to mi chodziło. Czynnikiem społecznym też jest ten pacjent i o niego mi chodzi przede wszystkim. Nie wiem, czy analizując tą całą strategię, którą w tej chwili tutaj państwo przedstawiliście nam, braliście pod uwagę nasz powiat kłobucki jako powiat rolniczy, gdzie akurat tego przemysłu nie ma, gdzie to ta dostępność, jak się tu mówi, bliska tych przychodni jest dla takiego człowieka, mieszkańca powiatu kłobuckiego, można powiedzieć, udogodnieniem. Likwidując parę tych ośrodków, sprowokujemy do tego, że ci, którzy, bo co tu dużo mówiąc, u nas bezrobocie nie jest, jak się tu mówi, idealnym wskaźnikiem, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby te bezrobocie u nas spadało. Poprzez bezrobocie mamy ubóstwa. I co dalej z tymi pacjentami? Tu chciałbym jeszcze, żeby mi pan do tego dopowiedział. A jeśli chodzi o tą pierwszą część, to rozchodziło się o konsolidację, likwidację, których to przychodni POZ-ów tam wskazane były. To znaczy, ta pierwsza z drugą się łączy tak naprawdę. Myśmy pokazali przykładowo, tak, patrząc jak gdyby jak są rozlokowane te placówki dostępowe, tak, te gminne ośrodki zdrowia, tak, czy te wiejskie ośrodki zdrowia w tej starej nomenklaturze i wskazaliśmy przykładowo, że mogło być na przykład tych 5 placówek. To jest szczegółowo opisane w prezentacji, a może podam, chodzi o Zajączki, Stanisławów, Złochowice, Wąsosz, Kalea i poradnie ogólną w Kalei. Te 5 przykładowo. Dlaczego te 5? Dlatego, że niedaleko jest inna placówka, która mogłaby to wszystko przejąć. Teraz patrząc na odległości, jakie macie państwo pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, to ja myślę sobie tak, że bariera w dostępie to nie jest tak naprawdę obecność przemysłu lub nie, tylko czy jest droga i czy jest czym dojechać. Albo z kim, czy jest dojechać, czy sąsiad tam ewentualnie ma samochód i czy nas jak gdyby zabierze, tak? Bo znam to wszystko z autopsji, bo nie wiem, moi dziadkowie jak jeszcze żyli, tak, dziadkowie żony, no to właśnie na takiej wsi gdzieś tam, gdzie kiedyś był gminny ośrodek zdrowia, a do drugiego było tam 12 kilometrów i dziadkowie niezmotoryzowani, więc tego. Na szczęście był sąsiad, który tam reagował i tak dalej. Więc jeżeli jest odległość do kilkunastu kilometrów, czy tam do 10 kilometrów dostępu do placówki, oczywiście sposób skomunikowania i tak dalej, ale to arbitralnie przyjęte kryterium, tak? To mi się wydaje, że to nie jest bariera. W związku z tym, jeżeli wybierać, mogę, potrzebuję pieniędzy, tak? A mam jak gdyby 2 placówki zlokalizowane obok siebie tam o 5-7 kilometrów, tak? No to jeszcze ilość podopiecznych jak gdyby na personel, z którym dzisiaj nie ma kłopotu, ale za chwilę będzie kłopot tak naprawdę, bo państwo wiecie jak gdyby, że spada ilość tego personelu, rosną te stawki i tak dalej, no to wydaje się, że racjonalnym jest rozważyć te połączenie nazwane przez nas konsolidacją. Bo wtedy funkcja nie wybywa, rośnie troszeczkę uciążliwość dla pewnej grupy, tak, ale generalnie w porównaniu takich standardów ogólnopolskich to cały czas jest jeszcze naprawdę, macie państwo bardzo fajną strukturę. Proszę bardzo, panie radny. Panie radny Mikina, pan chyba ma pamięć bardzo krótką.
Bo jak pan ale nie róbmy prywatnych wycieczek. Ale to jest tylko wyjaśnienie. Nie ja w ogóle, bo daję punkt drugi, nie ja w ogóle decydowałem o tym, że nie występowałem o nagrodę pana dyrektora, jako pan przewodniczący lub pan starosta. To jest taka sprawa. Jaki przewodniczący? Przewodniczący jest, chodzi o nagrodę. Rady przewodniczący Rady Społecznej. A no, to Rady Społecznej. Przecież to nie jest kompetencji Rady Powiatu. No, to jest taka jest korzyść. Druga rzecz to, jeżeli pan chce mówić o takich rzeczach jak rentgen. Pan dyrektor nas wprowadził w błąd, wszystkich. Wszystkich nas wprowadził w błąd, bo powiedział, że jest to złom, że będzie wyzłomowany. A to nie był złom, tylko powinien być przetarg. Jeżeli był sprzedawany, to powinien być przetarg. Przetargu nie było i ja o tym tylko mówię. Dobrze, dziękuję. Proszę, panie wiceprzewodniczący. Szanowni państwo, ja myślę, że takie szczegółowe pytania i takie wycieczki do po prostu tych czasów poprzednich, to akurat nie dzisiaj i ten audyt nie miał tego na celu. Myślę, że po pierwsze, tylko kilka zdań takich ogólnych, co według mnie powinno wynikać z tego, żeśmy ten audyt zlecili. Po pierwsze, myślę, że bardzo dobrze, że ten audyt został wykonany, bo też takie tu były różne, powiedzmy, zdania na ten temat, ale teraz wiemy, że była to dobra decyzja, ponieważ dzięki temu audytowi wiemy, czyli jako rada, jako zarząd, jako dyrekcja nowa, wiemy na co zwracać uwagę. Wiemy na co zwracać uwagę, a tym bardziej, że to się wiąże z tymi zmianami w systemie zdrowia, które po prostu niedługo mają wejść. I myślę, że powinniśmy się skoncentrować nad tym, właśnie jako radni, zarząd i dyrekcja, żeby jak najwięcej z tego audytu skorzystać w tych najbliższym czasie, w tych najbliższych latach, aby po prostu zaowocowało to tym, że będziemy mieli tą służbę zdrowia na wyższym poziomie, że będziemy po prostu zadowoleni z tego, że dla naszych pacjentów te usługi medyczne będą na wyższym poziomie, będą może łatwiej dostępne, będzie ich więcej. I to nie jest sprawa na rozstrzygnięcie tutaj na dziś. To jest sprawa, którą po prostu powinniśmy się zajmować już od jutra w zasadzie, ale jakby powoli, rozważnie decydując czy analizując krok po kroku te wszystkie aspekty, które w tym audycie zostały zawarte. I myślę, że nad tym powinniśmy się skupić, nie nad emocjami, nie nad tym, żeby powiedzmy wracać do przeszłości i rozpamiętywać, cośmy zrobili dobrze, co źle, co mogliśmy. Po prostu to już minęło. Natomiast trzeba się skupić nad tym, co przed nami. Dziękuję. Dziękuję. Jest taka rzecz, ja mam takie pytanie. Proszę, panie doktorze Malina. Tak? Samo się włączy. Moje nazwisko Malina. Ja mam pytania do pana prezesa, bo pan prezes tak ładnie mówił, no także wszyscy zostali znużeni dokładnie. Natomiast ja mam trochę pytań szczegółowych, tylko bardzo proszę, żebym nie opowiadał panu historii Szczecina i swoich dokonaniach i tak dalej. Bo z pańskich dokonań to ja już dostrzegłem dwie sprzeczności, bo nam pan zarzuca, że sprywatyzowaliśmy specjalistykę, a pan mówił, że pan specjalistykę w Szczecinie sprywatyzował. Tak miał przynajmniej to sens pana wypowiedź, ale wracajmy do czego innego. Panie prezesie, czy pan się opierał na właściwych danych w tym audycie, czy to były dane wątpliwej jakości i niepochodzące ze źródeł? Bo proszę pana, jeśli pan się odniósł do tego, że wykonujemy zbyt dużo badań diagnostycznych i sprawy, zużywamy zbyt dużo leków, to chyba pan nie miał racji, bo pan nie wie, jak to rzeczywiście wygląda. Gwarantuję to, że pan nie ma o tym pojęcia, jak to u nas wygląda. Następny problem, proszę pana, pan analizuje wskaźnik wykorzystania łóżek. Proszę pana, to już jest historia. Tego się już nigdzie nie używa. Tylko się używa, jak się coś gdzieś chce zamknąć. Bo proszę pana,
im będziemy wskaźnik wykorzystania łóżek mieli większy, tym będziemy mieli większe koszty. A o co tu chodzi? O oszczędności. Bo jak będziemy wydawać pieniądze, to nam ich będzie brakować. Następny problem. Proszę pana, pan mówi pan wszystko elegancko, co będziemy robić, tylko nie powiedział pan, skąd wziąć pieniądze. Bo proszę pana, albo pan żyje nie w tym świecie, albo pan nie wie, jak to wygląda. Proszę pana, jak wygląda pozyskiwanie kontraktów z NFZ-u? Co tu będzie pan opowiadał, że należy się starać o pozyskanie kontraktu? I co z tego, że się nasza dyrekcja stała na pozyskanie kontraktów, ja tego kontraktu żadnego nie dostała. A pan chce jeszcze zlikwidować jeden oddział. Czyli komu pan chce zrobić dobrze? Poza tym, panie, powiem panu jeszcze taką rzecz. Pan mówi o wykorzystaniu łóżek. Proszę pana, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że w oddziale dziecięcym 70% łóżek jeszcze dodatkowo jest wykorzystywany przez matki? Czy pan chce wracać do okresu stalinizmu, gdzie w lazaretach ludzi leczyli? Proszę pana, więc wykorzystanie łóżek akurat w oddziale dziecięcym jest bardzo wysokie. I mało tego, te łóżka przynoszą pieniądze, a pan o tym w ogóle nie wspomina. Proszę pana, chce pan zwalniać personel, bo pan tu w niektórych słowach tak się to wynika, że mamy zbyt dużo personelu. I że personel jest wysokopłatny. Ja się pana zapytam, ile kosztuje godzina pracy pańskiej firmy? Ile kosztuje, płaci pan na godzinę pracownikowi najmniej zarabiającemu i pracownikowi najwięcej zarabiającemu? I proszę pana, takich dziur w pańskim audycie jest masa. Poza tym, proszę pana, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy służba zdrowia, to już jest nie, w ogóle nieaktualne określenie, jest dla pacjenta, czy pacjent jest dla służby zdrowia? Bo jak pan mówi o cateringu, to proszę pana, szpitale tu już przerabiały catering. I niech mi pan powie, czy pacjent, żeby zdrowić, to potrzebuje mieć jedzenie, czy potrzebuje mieć catering? Także niech sobie pan na te pytania sam poodpowiada. Proszę pana, nie wiem, do czego to doprowadzi, ale jestem w stanie założyć się z panem o duże pieniądze, że jeśli zrobimy tak, jak pan mówi, że wyjdziemy na tym o wiele lepiej do przodu. Natomiast kto pokryje straty, które wpadniemy, jeśli posłuchamy pana? Kto to pokryje? Bo to jest na razie chciejstwo. Tu nie ma żadnych po prostu podstaw do tego, żeby sądzić. A wskaźniki i wszystko inne, skoro pan opiera to wszystko na fałszywych informacjach, to jak to może być prawdziwe? Jak się to może sprawdzić w życiu? Także proszę pana, to nie jest uczciwy audyt. Dla mnie nie. Ja chyba najprawdopodobniej odniosę się, jak będę znał resztę tego, odniosę się na piśmie, bo to jest zbyt dużo gadania. A ja nie chcę nikogo tu już nużyć, ale to się niczym nie ma nijak do rzeczywistości. Poza tym, proszę pana, pan snuje prognozy na 5 lat, a proszę pana, my nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. I co, my mamy iść tym tropem w perspektywie 5-letniej, a na przyszły rok nam postawią szlaban? I co z tego wyjdzie? Czy to jest uczciwe, co pan w ogóle nam proponuje? I to jest moje pytanie, czy to jest uczciwe? Bo proszę pana, spisać tyle papieru, co pan spisał, to nie jest wcale tak trudno. Dzisiaj się wszystko powiela, wie pan, sztance i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest uczciwe? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie prezesie. Szanuję pańskie prawo każdego do własnej oceny, własnego zdania, więc gdybym się obrażał na to, co usłyszałem, to byłbym niekonsekwentny. Szanuję, chociaż nie podzielam tej argumentacji. Dwa, ja przy całym swoim doświadczeniu zawodowym i tym, co umiem, oczywiście na pewno też wielu rzeczy nie umiem, to nie byłbym w stanie opracować, takiego opracowania zrobić sam. U nas w firmie pracuje 20 osób i z jakichś 5 czy 6 osób no, dużo pracy włożyło, żeby to opracowanie zrobić. W związku z tym te zasługi ewentualne, no, błędy mogę wziąć na siebie, tak, ale zasługi no to trzeba, na ludziach nie wolno zapominać. Kolejna sprawa, powiem tak, informacje otrzymywaliśmy od
państwa. Oczywiście trochę trwało to opracowanie, bo i sama procedura przetargowa, myśmy tutaj dostarczyli listę danych w kwietniu, w maju była wizyta audytorska kilkudniowa z takim wieloosobowym zespołem, więc my bazujemy na państwa informacjach. Oczywiście podpowiadaliśmy tam kolegom w administracji, tak, dzieliliśmy takimi informacjami, że tutaj trzeba by dokonać przeglądu, jak gdyby, jak te informacje są gromadzone, tak żeby to były porównywalne informacje, bo zdarzały się takie trochę niespójne, no ale generalnie bazujemy na państwa informacjach. Więc oczywiście pisząc wyraźnie, skąd te informacje są, na jaką datę one są aktualne. Wiadomo, że dzisiaj rozmawiamy w październiku, tak, a my dla niektórych informacji mówimy 29 lutego, po to, żeby być precyzyjnym. Te pół roku coś tam zmienia, ale celowo pokazujemy ileś tam lat do tyłu, żeby zorientować się, jaka jest dynamika, tak, czyli nie formułować fałszywych sądów na podstawie pojedynczego zdarzenia dzisiaj, tak, bo to może być przypadek. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie o tą prywatyzację, powiem tak, trochę odnosząc się, outsourcing nie jest niczym złym. Tak, bardzo, jest takim samym narzędziem jak wiele innych narzędzi. On złym się staje wtedy, jeżeli ktoś po prostu go ideologizuje i mówi outsourcing absolutnie nie, niech bierzemy usług z zewnątrz, albo mówi tylko bierzemy usługi z zewnątrz, a tymczasem to po prostu trzeba siąść spokojnie i zobaczyć, co ile kosztuje, tak, czy rodzi jakieś zagrożenia. My bardzo często, że tak powiem, stosowaliśmy, znaczy, czy ocenialiśmy jak gdyby dobre placówki, które, i nawet mówiliśmy, to dobrze robicie, nie wypuszczajcie tego na zewnątrz, bo to jest i dobre, i tanie. Ale jeżeli możesz coś dobrego kupić z zewnątrz w rozsądnej cenie, a czeka ciebie decyzja na przykład o odtworzeniu na przykład maszyn, tak? Czy w diagnostyce. Rentgeny to nie są miliony, to są setki tysięcy złotych, tak? Nawet dzisiaj te cyfrowe, no to pod milion dochodzi, ale w tomografach, w innych rzeczach są miliony złotych, tak? Więc albo te pieniądze muszę sam znaleźć, albo po prostu kupię usługę, tak? Zgodnie z zasadą znaną państwu, że żeby zjeść obiad, nie trzeba kupować restauracji, albo żeby napić się piwa, nie trzeba kupować browaru. To o to chodzi. I ta nasza ocena tej diagnostyki u państwa, to jest ocena nie samego ruchu, bo on może być, czemu nie? Natomiast jest to ocena po prostu cen, które są zawarte w umowach, które państwo podpisaliście. My wiemy, że, bo tutaj mówili koledzy z administracji, jak to było, że gdzieś tam był jakiś budżet, ceny zostały ustalone przy założeniu, że struktura badań i ilość będzie taka jak do tej pory, w związku z tym ten budżet jak gdyby rozpisany na te badania dawał takie akurat ceny. Tylko no, nieostrożność polegała na tym, że przy zwiększeniu skali diagnostyki, tak, no to te ceny spuchły, czy wartość jak gdyby realizacji tej usługi bardzo spuchła. No, a proste porównanie, ile kosztuje badanie jednostkowe, ta pozycja w cenniku, no to pokazuje, że państwo przepłacacie, tak? Czyli no, pytanie, czy trwać przy tym rozwiązaniu, czy nie. Z tą prywatyzacją, tak? Wiecie państwo, to jest co innego, szukać formy organizacyjnej dla placówki, która od lat jest odrębna i chodzi poza szpitalem w aglomeracji, tak? Bo pan mówi, pan prywatyzował specjalizację. Tak, prywatyzowałem POZ, specjalizację, specjalistykę, jako alternatywa dla sytuacji jeden duży publiczny ZOS, który się wiecznie nie bilansował, wyciągał rękę po pieniądze inwestycyjne i generował kłopoty, a ludzie zarabiali no, ileś tam, a chcieliby więcej. Tak? Wydaje mi się, że żaden błąd, jeżeli funkcja publiczna jest zastosowana. Tutaj zlecenie polegało na tym, żeby pokazać, co mógłby ten konkretny szpital, czy co go wzmacnia, co go osłabia. Tak? I uczciwie pokazujemy, że gdyby szpital miał te pracownie specjalistyczne jakby w swojej strukturze, no to byłby kolejny atut. Tutaj ciekawostka jest taka, że tak nam opowiadano, w jakimś momencie to lekarze nie bardzo chcieli brać te poradnie specjalistyczne i trochę byli, że tak powiem, no w jakimś momencie mocno namawiani, tak, czy mówiąc wprost, przymuszani do tego wszystkiego, a potem jak już się nauczyli tego wszystkiego, to wiadomo, że nie chcieli oddawać. Czyli wchodząc w buty dyrektora ZOZ-u, tak, czy dyrektora firmy, no to, czyli radząc konkretnie tej firmie, mówię, no słuchaj, no jak ma, co, jak myślisz, co by tu zrobić, żeby być silniejszym, to podpowiadam, a zrób to, a zrób to, a zrób to, a zrób to.
Natomiast oceniając to z zewnątrz z kolei, to znowu z uczciwości, ja Państwu nie mówię, o jak wspaniale, że macie ten POZ, tak? Ja dopowiadam coś takiego. Jesteście nietypowi, zyskujecie na tym, że macie ten POZ, ale uważajcie na coś innego, bo w Polsce generalnie to wszystko się sprywatyzowało i to odgórnie do jakiegoś momentu, a później oddolnie. Czyli po prostu inicjatywy konkurencyjne rozebrały po prostu ten rynek. Jeżeli Państwo chcecie ocalić jak gdyby ten kawałek swojej firmy, to pamiętając o tym niebezpieczeństwie, pamiętajcie, musicie być dobrzy. Musicie być atrakcyjni dla pacjentów i wtedy rzeczywiście to Wam wyjdzie. Natomiast czy to jest nieuczciwe, no to już zostawiam Państwa ocenie. Jasne, że jest dylemat, to ten 5 lat, a nie wiemy, co będzie jutro. Jasne, że jest taki dylemat. Ja powiedziałbym inaczej, że sprawy biegną tak szybko, że jak zarząd podejmował decyzję o tym, że będzie, poszuka sobie kogoś do audytu, to było to co innego się działo jak gdyby w systemie, a dzisiaj już więcej wiemy. Nadciągnęły, że tak powiem, no, czarne chmury, czy tam powiedzmy trochę się zachmurzyło, bo się zapowiada bardzo daleko idące, fundamentalne bym powiedział, zmiany w sposobie finansowania. Z tym, że no, jak wybrnąć z tego dylematu. No myśmy po prostu, ja uważam, że jak nie wiem, co będzie, to robię potrzebne rzeczy teraz, bo może to się przyda, tak? Co, alternatywą co jest? No siedzimy i czekamy, co będzie dalej. No, daliśmy Państwu wyliczenie, jak będzie, jak nic nie zrobicie, tak? Opisując, jakie tam są założenia. Ja nawet pokazując, będziecie na plusie. Tylko pytanie, czy jeżeli zostawicie to tak, jak teraz jest, tak, a wam coś się zmieni w finansowaniu, to cała ta konstrukcja się rozsypie. Uczciwie ograniczamy swoją rolę do roli tych, którzy potrafią ocenić pewne elementy, potrafią porównać informacje stąd z informacjami z innych jednostek w tym samym systemie działających, nie takich samych, ale porównywalnych, tak, czy jednostek funkcjonujących najczęściej właśnie na poziomie powiatowym, czyli na takim poziomie, jak Państwo funkcjonujecie. I wydaje mi się, że z porównania tych wielkości można wysnuwać pewne wnioski, tak. No, jeden powie, nie, ja jestem wyjątkowy i to nieprawda, że inni są, ta informacja, jak to inni robią, jest dla mnie wartościowa, a drugi po prostu no, uzna, że no tak, jednego to ja tam nie potrafię ocenić pacjenta, bo każdy choruje indywidualnie, 10 nie, ze 100 już zaczynają się pewne prawidłowości, ale jak mi przez oddział przychodzi 1000-1200 pacjentów w roku, to tu już można mówić o statystyce pewnej, tak, bo wtedy, nie wiem, podobny oddział, że tak powiem, taka sama funkcja w systemie, pierwszy poziom referencyjny, no to wtedy też przychodzą pacjenci z zapaleniem płuc, z jakimiś zaostrzonymi niewydolnościami krążenia, jakieś trzustki przewlekłe zapalenia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy można porównywać się, mówiąc szczerze. Więc no, wydaje mi się, że to zachowuje walor jakiś porównawczy. Skąd wziąć na to pieniądze? No to też wyraźnie powiedziałem, że po pierwsze pokazaliśmy, ile to kosztuje, bo wiadomo, że rzeczy się nie dzieją za darmo. Po drugie pokazaliśmy, że jednostka jest w stanie generować taki wynik finansowy, żeby samodzielnie sfinansować te niezbędne zmiany, jeżeli oczywiście takie decyzje zostaną podjęte. Wskazałem też, że no, alternatywne źródła, no to dylemat, czy fundować to ma samorząd, no, ale to już niech samorząd to powie, czy go na to stać, czy nie. Zaryzykuję takie twierdzenie, że samorząd ma, wiedząc, że samorząd ma więcej, że tak powiem, zmartwień na głowie, no to pewnie nie będą to łatwe pieniądze do znalezienia w budżecie powiatu, tak? Albo środki zewnętrzne też, mówiąc Państwu, że czas radosnego rozdawnictwa i łatwego pisania projektów, że tutaj chcę wzmocnić siłę konkurencyjną lokalnej służby zdrowia i dostawania na to pieniędzy z Unii Europejskiej się skończył. Bo Unia Europejska zobaczyła, co się w Polsce dzieje, czyli budowanie, za przeproszeniem, wodotrysków trochę bezsensownych, w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb, tylko taki wyścig zbrojeń, i nie pozwoliła Polsce na takie lekkie, czyli łatwy dostęp do tych środków pomocowych. Wręcz wymusiła warunek taki, że pieniądze będą dostępne, ale najpierw mapy potrzeb zdrowotnych i kryterium spójności z mapą potrzeb zdrowotnych zamierzeń jest jak gdyby kryterium eliminującym czy dopuszczającym do dostępności tych środków. Wskaźnik wykorzystania łóżek. No, nie
nie jest dobrym wskaźnikiem, bo on nie mówi, jaki ciężki pacjent tam leży i tak dalej. Ale w skali makro, on coś mówi o skali wykorzystania potencjału akurat infrastrukturalnego w miejscu. I na tej podstawie można mówić, że ten... Ja wiem, że są opracowania teoretyczne, które mówią, że wzorcowe obłożenie liczone, jak gdybyśmy mówili, zasadność istnienia takiej czy innej bazy, to jest 85% wykorzystania tego wskaźnika łóżkowego, tak? To tak w teorii. Natomiast no, w praktyce 80%, tak jak macie wykorzystanie w internach, to nie jest wcale złe. Oczywiście trzeba też wiedzieć, co tam się dzieje, jak, czy pacjenci leżakują, czy nie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest, ten wskaźnik nie opisuje wszystkiego, nie rozstrzyga, ale pokazuje na pewne prawidłowości. Pokazuje tutaj, szukaj. Oczywiście w strukturze, w ilości, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, z całym szacunkiem, ale pobyty opiekunów pacjentów, tutaj rodziców dzieci, no to fajnie, że państwo macie coś takiego. Rozumiem, że z tego jest jeszcze parę groszy, które wspiera państwa możliwości finansowe, ale nigdzie się tego nie bierze pod uwagę jako skalę, nigdzie nie bierze się tego pod uwagę, licząc stopień wykorzystania potencjału w szpitalach. I ja wiem na przykład, na co zwraca uwagę fundusz. I fundusz na pewno, dla funduszu to jest dodatkowa informacja. Udostępniamy pobyty dla opiekunów w naszym szpitalu. To jest informacja towarzysząca, pokazująca, że jest jakieś tam udogodnienie, tak? Cenne, tak? Ale to jeśli chodzi o zapotrzebowanie na łóżka szpitalne, no to akurat w negocjacjach nic nie wnosi. Oczywiście, jak mówię, tutaj prezentuję swoje zdanie, daję argumentację, dlaczego ono takie jest. Natomiast no, szanuję prawo do innych poglądów. Dziękuję. Czy są jeszcze? Proszę bardzo, panie doktorze. Ale moment. Proszę włączyć. Panie prezesie, mówi pan jak długo, zwykle i długo i kwieciście. Nie powiedział pan praktycznie rzecz biorąc nic, odpowiedział pan na dwa pytania z zadanych pytań. Tylko na dwa. Więc panie prezesie, umówmy się, że ja bym bardzo prosił, żeby pan wypowiadał się króciutko i na pytanie. Panie prezesie, ile pan zna oddziałów pediatrycznych? To jest jeszcze ciąg tego, co było i nawiązanie do tego. Pediatrycznych, które mając wypełniony cały kontrakt, wyrobiony kontrakt, nie przynosiły strat. Zna pan taki oddział w Polsce? To jest jedna sprawa. Drugie. Panie prezesie, przez to, że na internie pacjenci leżą dłużej, są straty. A pan każe wydłużać pobyt. Przecież to się wszystko nie trzyma niczego. Także panie prezesie, znałem jednego człowieka, który na spotkaniu 5-6 lat, może trochę więcej lat temu, tę samą linię zmian prezentował, dotyczyło szpitala w Blachowni. I wie pan co, ja mu jak to wysłuchałem, bo szkoda było dyskutować, zapytałem się, czy pan to tak ma zamiar zrobić, czy pan to tylko tak mówi? Nie, mówi, mam tak zamiar zrobić. I mówię, to wie pan co, pakuj się pan, za pół roku pana nie będzie. Już go nie było. Także panie prezesie, może pan jednak odpowie na te pytania, ale krótko i bez historii, bo mnie historia pańska i Szczecina mnie nie interesuje. Jestem nieelegancki w tym momencie, ale proszę pana, pan przedłuża po prostu czas i robi nam wodę z mózgu. Nie wszystkim się to da zrobić, bo to, co pan mówi, to jest nieprawdziwe. To się nie ma nijak do faktów. A pan próbuje, że może by tak, może by tak. Proszę pana, zostało panu zostawione konkretne pytanie i w związku z tym w audycie pan powinien udzielić konkretnych odpowiedzi, a nie takie, wie pan, no dobrze by było, tu by trzeba zrobić to, tu by trzeba było zrobić tamto. I wie pan, i linijki na wykresach. Papier przyjmie wszystko, tylko życie tego nie przyjmie. Proszę panie prezesie, to ostatni. No. Wydaje mi się, że udzieliłem odpowiedzi na wszystkie pytania, z wyjątkiem jednego, tak? A co będzie, jak nie będzie efektów? Kto za to zapłaci? Nie. Na to nie udzieliłem odpowiedzi. Pytanie, to teraz powiem, moja rola jest rolą doradcy. To państwo oceniacie, czy naszą jako firmy, tak? Nie tylko moja osobiście. Czy to są zasadne państwo argumentacje? No niestety na tym to polega ten podział zadań, ról, że po stronie organu założycielskiego głównie, tak? Jest kwestia przyjmowania, odrzucania tych opinii, tak?
to ja mogę tyle. Na pewno nie będę, jak państwo zdecydujecie się, nie wiem, znaczy gdyby była sytuacja hipotetyczna, absolutnie, tak, że nie wiem, ktoś przejmuje, tak, na określonych warunkach, no to wtedy ponosi konsekwencje. Natomiast tutaj gestor pozostaje taki sam. Także niestety nie mogę zadeklarować, że a jak państwu nie wyjdzie, to ja jestem gotów pokryć, że tak powiem, konsekwencje z własnej kieszeni. Ja nie mam wpływu na państwa decyzje, tak, nie, sposób wdrażania na bieżący, to dylemat jest państwu znany. Na pozostałe pytania starałem się odpowiedzieć. Starałem się unikać też wątków osobistych czy szczecińskich, co pan doktor jest uprzejmy zarzucać. Nic więcej do dodania nie mam. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie? Nie ma. To dziękuję. Punkt audytu kończymy. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję tu radnym i zaproszonym gościom. Co do tego punktu. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kłobuckiego na lata 2016-2027. Pani Katarzyna Kurowska, skarbnik powiatu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado, w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kłobuckiego proponuje się dokonać trzech zmian dotyczących inwestycji drogowych. Pierwszy dotyczy projektu przebudowa drogi powiatowej relacji Biała Górna, Lgota, Szarlejka, Kalej. I w tym projekcie proponuje się zmniejszyć łączne nakłady finansowe o kwotę 2 909 756 zł do kwoty 3 570 553 zł. Zmiana związana jest z urealnieniem wartości po przetargu. W tym projekcie również zmniejsza się limit wydatków w 2016 o kwotę 2 909 756 zł do kwoty 3 541 051 zł. Równocześnie zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 0 zł. Druga zmiana dotyczy projektu przebudowa drogi powiatowej Parzymiechy-Zbrojewsko. Tutaj z kolei zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 318 578 zł, czyli do kwoty 3 305 578 zł. I ta zmiana również związana jest z wartością poprzetargową, z otrzymaniem wartości poprzetargowej. Z kolei w tym projekcie limit wydatków w roku bieżącym zwiększa się o 1 318 578 zł do kwoty 3 288 578 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę również 1 318 578 zł do kwoty 3 288 578 zł. I ostatnia zmiana dotyczy projektu przebudowa drogi powiatowej Przystań Kluczna-Kamińsko i tutaj zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 116 432 zł do kwoty 684 568 zł. Limit wydatków również ulega zmniejszeniu w roku bieżącym o kwotę 116 432 zł, czyli do kwoty 673 568 zł. Limit zobowiązań jest wyczerpany, ponieważ umowa jest zawarta. Czyli aktualnie mamy limit zobowiązań równy 0 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Jeżeli nie ma, proszę przewodniczącego komisji uchwał o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 143/19/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kłobuckiego na lata 2016-2027. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Kłobucku nr 92/12/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kłobuckiego na lata 2016-2027. Po przeprowadzonych zmianach przedmiotowy załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwóch wstrzymujących. Dziękuję, czyli 14 jest na sali, 12 było za, dwóch wstrzymujących. Przystępujemy do punktu 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu nr 111 łamane na 14 łamane na 2016 w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. Proszę pani Katarzyna Kurowska, skarbnik powiatu. Dziękuję bardzo. Uchwałą z kwietnia 2016 roku Rada Powiatu w Kłobucku powierzyła gminie Miedźno prowadzenie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. To były, tak można pogrupować, na dwa zadania. Pierwsze dotyczące przebudowy drogi ulica Ułańska w Miedźnie i drugie zadanie to wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji na drogach powiatowych. Na te dwa zadania Rada przeznaczyła dotację dla gminy Miedźno w wysokości 360 tysięcy na Ułańską i 130 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie w sierpniu 2016 roku dokonano zmiany, zwiększając pierwsze z tych zadań, czyli wykonanie inwestycji na Ułańskiej o 55 tysięcy, czyli wartość tego zadania zwiększyła się do kwoty 415 tysięcy złotych. Natomiast aktualnie w trakcie prac zaistniała konieczność wykonania ścieku korytowego wzdłuż całego chodnika przy ulicy Ułańskiej. Przedmiotowy element prac związany jest z zachowaniem właściwego odwodnienia drogi, a tym samym jej funkcjonalności. Wykonanie tych dodatkowych prac powoduje wzrost wartości inwestycji o 120 tysięcy złotych. Wobec powyższego proponuje się zwiększyć dotację celową dla gminy Miedźno na to zadanie o kwotę 120 tysięcy, czyli do kwoty 535 tysięcy złotych. Ja tutaj chcę zaznaczyć, że środki te pochodzą z gminy Miedźno. Rada gminy podjęła taką uchwałę z przeznaczeniem pomocy finansowej dla powiatu na to zadanie. Po dokonaniu jednej zmianie w celu wykonania zadań tych dwóch gmina Miedźno otrzyma od powiatu kłobuckiego łącznie kwotę 665 tysięcy i do zawarcia aneksu do porozumienia z gminą Miedźno proponuje się upoważnić zarząd powiatu w Kłobucku. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 144/19/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku. Zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 111/14/2016 w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Paragraf 1 uchwały nr 111/14/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych zmienionej uchwałą nr 131/17/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku otrzymuje brzmienie. Powierza się gminie Miedźno prowadzenie zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 2022S wartość 535 tysięcy złotych oraz opracowania dokumentacji projektowych inwestycji na drogach powiatowych nr 1026S, 2021S, 2022S, 2025S, 2027S, 2028S, wartość 130 tysięcy złotych. Paragraf 2. Paragraf 2 uchwały nr 111/14/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych zmienionej uchwały nr 131/17/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 sierpnia 2016 roku otrzymuje brzmienie. W celu wykonania zadań, o których mowa w paragrafie 1, gmina Miedźno otrzyma od powiatu kłobuckiego dotacje celowe o łącznej wysokości 665 tysięcy złotych. Paragraf 3.
upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do zawarcia aneksu do porozumienia z gminą Miedźno. Paragraf 4. Aneks do rozporządzenia, o którym mowa w paragrafie 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę, więc dziękuję. 14 za. Przystępujemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Proszę pani Joanna Kulejewska, naczelnik Wydziału Edukacji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Analogicznie jak w roku poprzednim przedstawiam państwu projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Program ten określa zasady, zakres, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres i sposób realizacji, wysokość środków, sposoby tworzenia i oceny realizacji programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych dotyczących opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Opracowany został na podstawie możliwości realizacji oraz finansowania zadań publicznych przez powiat kłobucki. Program konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uchwałą nr 330/41 z 2010 roku Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi właśnie w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje ogłoszone były przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 436/2016. Przeprowadzone zostały w dniach od 12 do 23 września. W wyniku konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi od organizacji pozarządowych. Przechodząc stricte do programu, pozwolę sobie przypomnieć, że drugi rok z rzędu w punkcie 6 priorytetowe zadania publiczne na następny rok, czyli tutaj rok 2017 w dzisiejszym przypadku, wprowadzone zostały dwa punkty, punkt 6 i punkt 7. 6 w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, czyli wspieranie działań i inicjatyw służących wszelkiej aktywizacji osób starszych, i punkt 7 w dziedzinie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. I tu przypominam, to zadanie finansowane jest całkowicie przez Wojewodę Śląskiego. Pokrótce odniosę się także do punktu 9, wysokość środków planowanych na realizację programu. W 2017 roku na realizację zadań publicznych objętych programem w ramach otwartego konkursu ofert planuje przeznaczyć się środki w wysokości 175 732 zł. I to można rozbić na takie dwie pule. Mianowicie 60 732 zł to jest właśnie nieodpłatna pomoc prawna i te środki pochodzą właśnie od Wojewody Śląskiego. I pozostała kwota 115 tysięcy, jest to kwota przeznaczona na pozostałe działania. Poza tym żadnych zmian w programie nie ma w stosunku do lat ubiegłych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę panie radny Mikina. Aby nie przedłużać, szanowna rado, panie przewodniczący, krótko, bo oczywiście materiał żeśmy dostali przed sesją, tu wszystko jest wyjaśnione, tylko ta kwota, czy ta kwota się zmieniła, no bo tu mamy te 60 tysięcy od wojewody, 115 mamy wcześniej, czy ja nie znam i nie pamiętam, jak było w poprzednim roku. Proszę bardzo, odpowiedź. W poprzednim roku kwota była właściwie identyczna, bardzo zbliżona. Nie zmieniło się to jakoś szczególnie. Jeżeli chodzi o pomoc prawną, no pani sekretarz, myślę, też potwierdzi moje słowa, że ta kwota jakoś nie uległa zmianie, ale bardzo proszę. W zakresie pomocy prawnej bardzo proszę panią sekretarz. Proszę panią sekretarz.
kwota, którą przeznaczamy na konkurs w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, to dotyczy to punktu, który jest zlokalizowany we Wręczycy Wielkiej w Gminnym Ośrodku Kultury i ta kwota jest podyktowana kwotą bazową, którą każdego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza. W tym roku ona zwiększyła się o 98 zł i to jest tylko ta różnica. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze powiem, że fajna rzecz, że akurat teraz to wyszło, że to w tym okresie czasu, bo na pewno szybciej te stowarzyszenia dostaną te pieniądze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, proszę pana przewodniczącego o przedstawienie uchwały. Uchwała nr 145/19/2016 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 7 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Na podstawie odpowiedniej wykładni prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Rada Powiatu w Kłobucku uchwala roczny program współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, więc dziękuję. 14 za. Przystępujemy do punktu 14. Informacje na temat oświadczeń majątkowych. Rada Powiatu. Zgodnie z artykułem 25c ustawy 12 ustawy z dnia 5 czerwca 98 roku o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 814, przedstawiam informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu. Pismem numer OR 0033.2.2016.9 z dnia 2 marca 2016 roku przekazano radnym druki oświadczenia majątkowego wraz z wytycznymi w tej sprawie przesłanymi przez Wojewodę Śląskiego w piśmie numer KOVI. 414.5.1.2016. Oświadczenia majątkowe z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2015 w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku złożyło 20 radnych. Oświadczenia majątkowe poddano analizie, która polega na porównaniu ich z treścią załączonych kopii zeznań wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, a także z treścią oświadczeń składanych w roku ubiegłym. W wyniku analizy stwierdzono, że zostały złożone w sposób zgodny z wymogami. Analizę merytoryczną przeprowadza organ podatkowy. Zgodnie z artykułem 25c ustawy 6 ustawy o samorządzie powiatowym przedmiotowe oświadczenie majątkowe zostały przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenia, to jest do Kłobucka. Do chwili obecnej z Urzędu Skarbowego nie wpłynęła informacja o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących przekazanych oświadczeń. Ponadto zgodnie z artykułem 25d ust. 2 i 3 wyżej wymienione ustawy oświadczenie zostaje przekazane staroście kłobuckiemu i po wyłączeniu danych adresowych umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej do przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły korekty oświadczeń majątkowych radnego Tomasza Jęziorskiego do oświadczeń na rozpoczęcie kadencji oraz według stanu na 31.12.2014 rok. Przewodniczący Rady Powiatu. Przystępujemy do punktu 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę, panie starosto. No były. Nie było? Nie. Na bieżąco było. Dobrze, jeżeli nie było. Czyli jest wystarczające odpowiedzi są były. No to pan starosta, to już. Panie starosto, pan może panią dyrektor ZOZ-u wywołać. Ja nie mam takich uprawnień. Proszę panie. Ja chciałem przypomnieć, bo może pani dyrektor nie zanotowała. Pan radny Jeziorski
zapytał o profilaktykę. To może ja tak zacznę natomiast, od punktu drugiego, bo to będzie mi łatwiej, na temat podjazdu w Pankach. Zacznę od tego tematu, od tego pytania. Czy jednak pani dyrektor zanotowała? Tak. To ja się już wyłączam w takim razie. Proszę pani dyrektor. To ja tak zacznę od pytania drugiego i ośrodek zdrowia w Pankach. W przyszłym roku jest w planach, już to uwzględniliśmy, zrobienie podjazdu. Co do parkingu, zrobię wizję lokalną, bo nie wyobrażam, nie mam jeszcze wizji. Też ma tam być ten parking, ale ja zobaczę, jak tam jest z miejscem. Nie pamiętam tak dokładnie całej struktury ośrodka. Wiem, że jest droga z boku, muszę to obejrzeć. Co do profilaktyki RTG płuc. Powyżej 60 roku życia. Aha, Złochowice, punkt pobrań. No to może jeszcze w Złochowicach punkt pobrań. No jest to malutki ośrodek. Jest tam jedna pielęgniarka, która pracuje. Lekarz też jest tam zatrudniony, tylko w takim wymiarze niewielkim, bo pół etatu. Ja zaproponuję dr Frydzie, czy byłaby zainteresowana otwarciem punktu. Może się okazać, że ze względu na małą liczbę zainteresowanych może nie dojść do skutku, aczkolwiek musiałabym porozmawiać jeszcze z panem, który też z panem, tak czy siak muszę porozmawiać z właścicielem laboratorium, bo nawet gdyby to pobierała nasza pielęgniarka w punkcie pobrań tą krew pacjentom, to czy będą przyjeżdżać po tą krew nam odbierać, więc ja to omówię, zastanowię się nad tym problemem punktu pobrań w Złochowicach. Natomiast co do profilaktyki RTG płuc. Muszę się nad tym zastanowić, jak to pod kątem jakimś medycznym by wyglądało, taka profilaktyka, bo nawet na samo zdjęcie rentgenowskie nie można sobie iść tak samemu zrobić bez zlecenia lekarskiego. Być może któraś gmina będzie miała na przykład opatów albo powiat jakieś pieniądze na profilaktykę i moglibyśmy taki projekt na przykład przewidzieć, że dla pierwszych 100 pacjentów w ramach programu, czy tam byliby zainteresowani, kiedyś pan Kudelski z powiatu proponował mi jakąś profilaktykę, żeby mu jakiś temat dać, to może poruszę z nim taki temat chorób robienia rentgena płuc dla tych pacjentów. Rozważę wizję państwa i przedstawię na następnej radzie lub odpiszę państwu. Dziękuję. Pani dyrektor, już pan wicestarosta śpieszy z pomocą i z pieniądzmi. Proszę bardzo, pani starosta. Faktycznie my rozmawialiśmy na temat profilaktyki, bo myślę, że ta interpelacja radnego Jeziorskiego jest jak najbardziej słuszna, ponieważ, nie wiem, te statystyki są takie, że chyba 10%, nie wiem, środków jest wydawanych na profilaktykę, a 90% na skutki, więc lepiej przeciwdziałać, niż później leczyć. I faktycznie tutaj ta interpretacja jest jak najbardziej zasadna. I faktycznie też myśleliśmy o tym, żeby może z jakiś taki program profilaktyczny, no nie będę tutaj rozstrzygał w jakim zakresie, ale żeby został sfinansowany przez powiat. Dziękuję. Proszę panią wiceprzewodniczącą. Za chwilę. Ponieważ humorystycznie tutaj powiem, bo tak się atmosfera zrobiła taka grobowa. Ponieważ połowa rady, nie chcę tutaj wskazywać, zbliża się do 60 lub jest po 60, dlatego te badania profilaktyczne byłyby bardzo wskazane. Ale chciałbym tutaj także wniosek ponowić, ponieważ już tu z tego miejsca także składałem i moi wyborcy by mnie wybaczyli, wszyscy ponawiają przy zmianie dyrekcji ZOZ-u. Chodzi o parking w Ostrowach przed ośrodkiem zdrowia, gdzie nawet już był obiecany, już miał być robiony, no nie był ujęty w planie finansowym. No bardzo bym prosił także, aby na rok następny spróbować, może się uda w Ostrowach przed ośrodkiem zdrowia zaplanować także ten parking. Dziękuję. Do wyborów jeszcze 2 lata. Proszę panie starosto.
Panie Przewodniczący, w związku z tym, że nie ma obecnych radnych, to do protokołu krótkie odpowiedzi co do pytania radnego o obcinanie gałęzi na drodze naborowej i o przejściu na Praszczykach i terenie zabudowanym przed Praszczykami. Tak jak już kiedyś mówiłem, zakończyliśmy postępowania przetargowe, te duże. Pewnie jakieś środki się pojawią i kilka zadań mniejszych jeszcze zrealizujemy. Na pewno będziemy realizować wycinkę drzew, są już wytypowane, będziemy ogłaszać przetarg, kilkanaście tysięcy złotych za to zapłacimy. I pewnie też, tak żeśmy z dyrektorem rozmawiali, trzeba będzie na dzień albo dwa wynająć zwyżkę, bo takich miejsc jest więcej i będziemy to realizować teraz. Czekaliśmy do rozstrzygnięcia przetargów, żeby wiedzieć, że mamy finansowanie na te zadania. Co do przejścia w Praszczykach, zamieszanie jest od dłuższego czasu. Był prawie gotowy projekt organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Gmina się zdecydowała na przestawienie przystanku, więc wszystko legło w gruzach. Część skrzyżowania jest zorganizowana, część nie. Natomiast jak najbardziej jest zasadne przestawienie tablicy teren zabudowany przed wjazd do Praszczyków, ponieważ jest tam niebezpieczne skrzyżowanie Praszczyki, Kawki. Więc myślę, że to jest możliwe do zrobienia. W jakimś niedługim czasie nasze służby drogowe to zrobią. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny Kiepura. Pani dyrektor, dziękuję za prawidłowe podejście do złożonych przede mnie wniosków. Informacje przekażę mieszkańcom na najbliższej sesji. Myślę, że będą zadowoleni, a jeżeli będzie realizacja, to już będzie wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski? O, jest. Proszę, jeszcze Jeziorski pan? Nie. To już dziękuję. Punkt 17 kończymy. Punkt 18. No zaraz, no jest. Jest? No ja jest, myślałem, że ty się śmiejesz, a ty... Proszę bardzo. To jest dzisiaj dzień uśmiechu. No to proszę bardzo. No. Chciałbym złożyć wniosek do Zarządu Starostwa o zorganizowanie spotkania z lekarzem powiatowym weterynarii, z hodowcami trzody chlewnej z powiatu kłobuckiego. Spotkanie to ma na celu podniesienie świadomości rolników o zapobieganiu afrykańskiego pomoru świń. Choroba ta spowoduje kiedyś w przyszłości duże straty u hodowców trzody chlewnej, a jak wiecie, to nasz powiat jest wybitnie rolniczy. Dziękuję. Pan starosta, proszę. Jeżeli taka jest wola pana radnego, to pewnie takie spotkanie zorganizujemy, choć namawiałem, żeby tym spotkaniem zajęły się organizacje rolnicze, powiatowy lekarz weterynarii, ale tak jak robiliśmy spotkanie z myśliwymi, możemy zrobić to, zaprosimy największych hodowców, żeby pan doktor Związek przedstawił zagrożenia związane z ASF-em, bo one są poważne, tylko poważnie też trzeba do nich podchodzić. Temat robi się polityczny, nie będę go rozwijał, ale między innymi tak działają służby nasze, że ta choroba występuje po prawej stronie Wisły, czyli na wschodzie. Natomiast punkt utylizacji padłych zwierząt, a taki ognisk jest już chyba blisko 30 po tamtej stronie Wisły, jest po lewej stronie Wisły, po naszej, i te zwierzęta 400 km są wążone do miejsca utylizacji, co powoduje naturalne zagrożenie wydostaniem się wirusa z transportowanych padłych zwierząt. Natomiast niezależnie od działań, jakie są prowadzone przez służby weterynaryjne, naturalną granicą do zatrzymania choroby miała być rzeka Wisła, no bo zwierzęta tego typu nie przedostają się przez tak dużą rzekę. Także temat jest niestety, ale rozwojowy. Kilka lat temu było jedno ognisko gdzieś na granicy. Przez ostatnie 2 czy 3 lata, czy 2,5 roku jest już ich prawie 30. Dużo daje profilaktyka, więc pewnie jest to w pewnym stopniu uzasadnione. Nie bardzo to jest nasze zadanie, ale jeżeli ma służyć społeczności i zabezpieczeniu rolników, to jak najbardziej takie spotkanie w drugiej połowie, nawet pod koniec października, tak żeśmy uzgadniali, zrobimy. Dziękuję. Proszę pan radny Minkin. To znaczy humorystycznie, panie starosto, rzeka Wisła, akurat Wisła, byliśmy niedawno z kolegą Nowakiem i świnie by przejdą. Ale teraz mówię już na poważnie. Jesteśmy w punkcie wnioski oświadczenia radnych. Tu chciałbym się do tego wniosku pana starosty jednak w jakiś sposób odnieść i powiem wprost, poprzeć ten wniosek. Nie wiem, czy umknęło to nam wszystkim i ponad polityką, ponad podziałami powinniśmy jednogłośnie jasno wypowiedzieć w sprawie sytuacji dotyczących szpitali. I tutaj wnoszę też i dołączam się do tego wniosku pana starosty, aby to z głową, z jakąś taką werwą, tak jak to było przed w sytuacji ratownictwa medycznego, aby te wspólne siły zjednoczyć i walczyć o to, co tutaj na naszym terenie powinno być dla nas najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski i oświadczenia? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do punktu 18. Uważam 19. sesję Rady Powiatu za zakończoną.